witam wszystkich serdecznie. Agnieszka Stahlkoper, właśnie dokładnie tydzień temu Agnieszka połączyła się z nami, jak mieliśmy live w audycji z Józefem z Anglii i z naszym kochanym Zygim z Teksasu. No i od razu, ja wiedziałam od razu, że jest to kolejna żywa, taka polska perełka rozsiana po tym naszym świecie. Agnieszka tak naprawdę zauroczyła mnie swoją wiedzą i sposobem przekazywania informacji. Ona jest nauczycielem jogi, studiuje wiele dziedzin medycyny naturalnej i naturopatię. Mieszka od lat w Kanadzie, w Montrealu. Dzisiaj Agnieszka przedstawi nam historię i prawdziwe znaczenie jogi. Mówiąc o tym, że joga to tak naprawdę to nie jest tylko ta gimnastyka ćwiczona w większości szkół w krajach zachodu, ale jest jedną z najstarszych takich tradycji samodoskonalenia się wewnętrznego i rozwoju kultywowana przez człowieka praktycznie od ponad 5000 lat. Joga nie jest religią. Nie jest religią na pewno. Wielu ludzi, którzy wkręcili się w fanatyzm religijny, rozpoznają ją jako ukryte zagrożenie duchowe i zaprzeczenie judeo-chrześcijańskiej tradycji. Prowadzi to do tego, że ćwicząc ją, choć nie zawsze świadomie, tak mówią fanatycy, otwieramy się na działanie złych duchów i zostajemy wciągnięci w swoisty rodzaj bałwochwalstwa czy tam jakiegoś innego chwalstwa. Powiedzcie mi teraz jedno. Jakie złe duchy i jakie doktryny w tak zwanych religiach głównego nurtu pozwalają w imię miłości zabijać niewiernych na przykład lub gwałcić dzieci i produkować pedofili na najwyższych szczeblach hierarchii kościelnej? I tu zostawiam ten temat do przemyślenia wszystkim tym, którzy jeszcze swojego umysłu nie pokryli taką skorupą fundamentalizmu. Bo tradycyjna joga jest drogą wiodącą ku wyzwoleniu i jedności z absolutem. A codzienna praktyka jogi przynosi wiele dodatkowych efektów, a główne efekty to poprawa zdrowia fizycznego i kondycji psychicznej czy też mentalnej. Będziemy dzisiaj mówić wiele o elementach jogi, a właściwie to Agnieszka będzie mówić i Zygi będzie nam pomagał. Zapewne wszyscy słyszeliście, że ten system wywodzi się właśnie ze starożytnych Indii. To nie jest tam kilkaset lat, tylko to są tysiące lat. I ten system polega na tak zwanych pozycjach, które nazywamy asanami. Asana to w wolnym tłumaczeniu taka wygodna pozycja, zatem każda pozycja jogi jest traktowana jako optymalna dla ludzkiego samopoczucia, do zdobycia samopoczucia i równowagi. Choć istnieją skomplikowane te asany, gdzie tam ludzie się wykręcają, ja wiem, że to jest trudne i mój syn uprawia jogę i czasami ja za nim nie nadążam. Ja podziwiam go, ale niektóre te pozycje są naprawdę trudne. Wyglądają karkołomnie, ale oprócz tych asan w jodze bardzo istotne są też techniki oddychania. I to techniki oddychania zwane są pranayama. I oddech jest tak naprawdę kluczowy na zapoznanie się z tymi technikami. Trzeba trochę czasu, ale mam nadzieję, że Agnieszka nam pomoże. I prawidłowy oddech jest motorem naszego życia. Pozwala osiągnąć jedność między ciałem a duszą. Człowiek, który kontroluje oddech, może też kontrolować umysł, myśli, emocje i wiele, wiele innych aspektów życia. Inaczej mówiąc, oddech jest życiem. Nie przedłużajmy więc więcej. Witam Agnieszkę, która nadaje ciągle z zimnego, zablokowanego pandemicznie Montrealu. I witam też Zygiego, który
Tak, tak, który cześć, nadaje cześć, z, Andy, tak, tak, z uwolnionego z zakazów pandemicznych i na różnych nakazów Teksasu. Nie? Miło was witać. Dziękuję ci, Agnieszko, że poświęcasz nam czas. No i Zygi też oczywiście. Wiem, że właśnie w Teksasie mamy wolność, a w Montrealu jeszcze nadal niewolę, ale mam nadzieję, że mówiąc o jodze, trochę to wszystko rozwodnimy i przeniesiemy się w inne tereny. Mam taką nadzieję, chociaż z tą wolnością jest tak, że my na nią jeszcze czekamy, ale mamy nadzieję. Mamy nadzieję, że już w środę będziemy wolni, mimo że Greg Abbott został niesamowicie skrytykowany w każdym medium, jakie tylko w Teksasie wychodzi, i to te media głównego nurtu. Ale my sobie z tym damy radę. Ja chciałem ciebie, Agnieszko, gorąco serdecznie powitać, bo po naszej ostatniej rozmowie, audycji, nabrałem takiej nadziei, że wreszcie dowiem się, co to jest ta joga. I tutaj powiem ci tak, że przejrzałem sobie pewne materiały o jodze. Mimo że moja żona praktykowała jogę przez kilka lat, to jakoś tak muszę powiedzieć to, że byłem od tego daleki. Jak spojrzałem w te materiały, to powiedziałem sobie, coś straciłem. Ale moje pytanie wiąże się z tym, bo wiem, że opowiesz o tym, ale jak to się ma do ostatniej audycji Andy'ego, który opowiadał o Hunie? Czy Huna i joga, mnie się wydają bardzo do siebie podobne, czy one mogą mieć coś wspólnego, jakieś korzenie? Ale zanim mi odpowiesz na to pytanie, powiedz dwa słowa o sobie. Kim ty jesteś? Dzień dobry, i co witam tam wszystkich, witam Zygi, Andy, Bogdan za kulisami, cześć. Witam cię, witam wszystkich widzów, pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają, szczególnie Polonię w Montrealu, która mnie tutaj pięknie wspiera, bo to jest mój debiut praktycznie na YouTubie i przełamujemy lody. Może powiedz, że otworzyłaś kanał wczoraj, swój własny, na którym będziesz tak, w nocy nadawała. Jeżeli wam się spodoba, to postaram się dostarczać wam więcej informacji na temat zdrowia, jogi i wszelkich metod terapeutycznych, odzyskiwania zdrowia na moim kanale, który nazywa się Prana Mana Chi. A ja jestem, tak jak już Andy mnie pięknie przedstawił, mieszkam w Montrealu. Słuchajcie, no ta joga i ten cały rozwój w kierunku wszystkiego, co jest terapeutyczne i prowadzi nas do zdrowia, do odzyskiwania świadomie zdrowia, to było takie moje hobby, bo z zawodu jestem fotografem i pracuję profesjonalnie jako fotograf, a tą całą resztę robię dla własnego rozwoju, dla tego, żeby pomagać innym ludziom, i robię to całkowicie pro bono. Także będziemy dzisiaj też rozmawiać o karma jodze, to wam wyjaśnię ten koncept. No to może tyle o mnie, a ja właśnie, ponieważ... To może wróćmy do mojego pytania, czy Huna i joga mają jakieś wspólne korzenie i czym się mogą różnić, a czym są podobne? Ja przysłuchałam filmy Andy'ego na temat Huny i byłam pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę byłam zafascynowana informacjami zawartymi w jego filmach. I od razu sobie pomyślałam, że fajnie by było porozmawiać też na temat jogi, ponieważ jest to naprawdę bardzo zbliżona filozofia i ma ten sam cel. Więc ja może powiem dzisiaj do Andy'ego aloha, a ty mi powiesz namaste. Okej. Tak, Huna leży u podstawy każdej religii. Ale widzisz, ja dzisiaj mam takie zadanie i będę obserwował czat bardziej szczegółowo niż przedtem, niż w poprzednich moich wideach. I tutaj już widzę kilka bardzo fajnych pytań. Prawdziwa świntucha, tak się nazywam, mówi, mylisz się Andy, joga jest religią według Hindusów. Tu musimy zapytać eksperta, czyli... Wiecie co, powiedz nam, Agnieszka, jak to jest. Jodze i religii, tak, joga wywodzi się z Indii i jest inspirowana przez tradycję wedyjską, ale nie jest religią.
to jest system nauk i wiedzy, z której wiedzy i nauki i benefitów może korzystać każdy, bez względu na to, w jakiej jest religii, jakiego jest wyznania, a wręcz przeciwnie, nawet praktykowanie zasad i wartości jogi wzmacnia jak gdyby nasze połączenie z tą największą inteligencją, która jest we wszechświecie i może nawet wzmocnić naszą wiarę. Tu nie ma żadnego kolidowania między wiarą i praktyką jogi. Ale ja wam to wytłumaczę właśnie na tym pochodzeniu, bo jak zaczęliśmy od Huny i Andy mówi, że Huna jest początkiem wszystkiego, no yoga też mówi, że Wedy i tradycja wedyjska jest początkiem wszystkiego, a wiemy też, że są starosłowianie, którzy też mówią, my jesteśmy początkiem wszystkiego i tych początków wszystkiego jest naprawdę bardzo wiele. Więc można to wyjaśnić takim jednym faktem, że początek wszystkiego to jest nasz rdzeń. Te wszystkie tradycje, które są u podstaw rozwoju duchowego, one wszystkie mają swój początek w jednym miejscu. Tak? Poczęły się z jednego miejsca i potem one zostały rozprzestrzenione po całej ziemi, przekazując ich tradycje, ich informacje, kulturę i wiedzę i naukę podług języka danych kultur w danych regionach geograficznych. Ale tak naprawdę u źródła to jest jedno i to samo. Można powiedzieć, że jest taka zasada, że jest coś wspólnego we wszystkim, bo wszyscy pochodzimy z tego samego źródła i mamy ten sam cel. I to można zastosować nie tylko do wierzeń duchowych, bo nie chcę używać tutaj religijnych, ponieważ chcemy być bardziej tutaj w takim nurcie duchowym niż w dogmach religijnych, ale to można dostosować do wszystkiego. I na przykład wyobraźcie sobie, że stoimy u stóp jednej góry, wszyscy, i chcemy wejść na szczyt tej góry. Okay? I naszym celem jest zdobycie tego szczytu. Tym szczytem może być jakikolwiek cel w waszym życiu, na przykład odzyskanie zdrowia, wyleczenie się z jakiejś choroby, albo odpowiedzieć sobie na jakieś egzystencjonalne pytania, kim jestem i jaka jest prawdziwa natura rzeczywistości. No i teraz ja na przykład jako Agnieszka wybiorę sobie drogę od północy i pójdę tym szlakiem w kierunku szczytu. Andy wybierze sobie górę od zachodu, a Ziggy od południa, a ktoś inny od wschodu, tak? Więc my wszyscy wchodzimy innymi ścieżkami, ale idziemy do tego samego celu, tak? I teraz do tego samego północ celu. Dzwoni do południa, czyli Agnieszka dzwoni do Ziggy'ego i mówi: hej Ziggy, ale nie, to moja ścieżka, moja joga jest tą najwłaściwszą, to jest jedyna prawda, chodź tędy. A Ziggy mówi: nie, zobacz, jak tu jest pięknie dookoła, ja tu jestem na południu, tu jest piękna pogoda, to jest jedyna prawdziwa prawda, o czym ty mówisz, jaka północ, ja nigdzie nie idę. Tak samo na przykład wschód dzwoni do zachodu i mówi: słuchaj, ja jestem na wschodzie, ja używam tutaj dietę ketogenną i to jest jedyna lecznicza dieta, musisz jej używać. No ale ktoś, kto jest na zachodzie, mówi: no nie no, halo, słuchaj, jestem na witarianizmie. To funkcjonuje, to leczy wszystkie choroby. Chodź tu do mnie, zostań, daj sobie spokój z tą dietą ketogenną, przejdź na witarianizm. Słuchajcie, to jest wszystko to samo. Tak? To wszystko działa. Czy idziecie wschodem, czy zachodem, czy idziecie północą, czy południem. To są inne metody, to są inne języki do tego samego celu. Tak? I tutaj, kiedy my wchodzimy w konflikty, w kłóceniu się o słowa, to my tracimy sens tego, co jest najważniejsze. Czyli ten nasz cel tracimy z oczu, zawężamy naszą perspektywę. No właśnie, że ci wejdę słowo. Czy możesz powiedzieć w takim razie, jaki jest cel jogi? Jaki cel ma joga? Czy to jest cel indywidualny każdego, który tą jogę praktykuje? Czy ona ma nadrzędny cel ogólny? Prawdziwym celem jogi jest poznanie, zrozumienie prawdziwej natury człowieka, naszej istoty, którą my jesteśmy, i poznanie rzeczywistości. To jest prawdziwy cel. To jest, celem jogi jest uzyskanie wysokiej takiej jakości życia, gdzie jest dobrostan zarówno w ciele, w umyśle i w duszy, i uzyskanie równowagi i kroczenie w kierunku odpowiedzi na pytania egzystencjonalne, które w nas są. Kim jestem i jaki jest sens życia? Czyli jak każdy nurt duchowy. Prawda? I tutaj też chciałabym jeszcze raz
Jeszcze Najgłębsze spytanie. nawiązałabym Wam tutaj do religii i do Boga i do różnych nurtów. W jodze przytaczamy taki przykład o słoniu na przykład. I wyobraźcie sobie, że jest grupa ludzi, która jest pozbawiona zmysłu wzroku, nie widzą, i są przed zwierzęciem, słoniem, i mówi, każdego się stawia w innym miejscu i mówi się, powiedz mi, jak wygląda słoń dla ciebie, używając innych zmysłów niż wzrok. I my możemy pomyśleć, że możemy zrobić taką parafrazę, że w tym wypadku metaforą słonia jest Bóg. No i na przykład osoba, która dotyka trąby, powie, że o, słoń jest, jest gruby, jest szorstki, jest ruchomy. Ktoś, kto dotyka uszu, powie, a on jest taki cienki, gładki, ruchomy. Ktoś inny dotyka nóg, powie, że są grube, że są też szorstkie, krótkie, ktoś inny ogona. No i to są takie fragmenty rzeczywistości, do której my możemy mieć wgląd przez bardzo limitujące zmysły, które my mamy, bo jak gdyby nam brakuje zmysłu, który mógłby nam dać odpowiedź na pytanie, kim ja jestem. I my teraz, używając metod jogi, możemy jak gdyby zrozumieć, że to są, że zmysły nas ograniczają, że umysł nas ogranicza, i przez praktykę jogi możemy dotrzeć poza tą zmysłową rzeczywistość nam dostępną i dotknąć natury rzeczywistości i tego Boga doświadczalnie. I tu chodzi o to, że my bardzo zawężamy nasz punkt widzenia, kiedy jesteśmy tylko w jednej perspektywie. I teraz, jeżeli poznajemy inne perspektywy, to poszerzamy nasz obraz widzenia. Dlatego ja na przykład, będąc na tej północy, no chętnie pojadę na to południe do Zygiego i popatrzę się na pejzaż, który jest u niego w drodze na szczyt, bo jestem osobą bardzo ciekawą i nie jestem całkowicie zakotwiczona czy zawieszona w jodze, tylko chciałabym poznawać wszelkie możliwe nurty, narzędzia, które pomogą mi. I spróbujesz innej drogi do celu. Będę próbować wszystkich dróg, żeby dojść do tego celu, tylko zasada nurtów duchowych jest taka, że jak ruszysz jednym celem, jedną ścieżką, to dojdziesz szybciej do celu. Ja cały czas skaczę, ale moją taką, która najbardziej ze mną rezonuje, jest joga, ale to głównie dlatego, że ona jest bardzo terapeutyczna i mnie interesuje wszystko, co ma związek ze zdrowiem i z odzyskaniem zdrowia. Tak? Ale też ja jestem osobą, która od dziecka zadaje sobie pytanie, kim jestem, i żyję z tym pytaniem codziennie, więc joga mnie bardzo przybliża do poczucia tej prawdy. Tak? Wiecie co? Chciałabym Wam jeszcze dać taki fajny przykład, żeby już w ogóle rozwikłać to wszystko, bo jeśli Zygi i Andi pozwolicie, ja bym nawiązała troszkę do chrześcijaństwa i do starosłowiańszczyzny, żeby nam pokazać. No właśnie, miałem pytanie Ci zadać. Jak to się ma w odniesieniu do Widzę, że ludziom na czacie się tak podoba, że nie pozwalają nam Ci przerywać, także nie będziemy Ci przerywać. Nie przerywacie mnie! Ja tu mam full kontrolę, ludzie, dziękuję na czacie, pozdrawiam Was serdecznie. Słuchajcie, rozwiniemy te wszystkie wątpliwości, dobrze? Nie wiem, czy spotkaliście się z takimi, z książkami Władimira Megre, książki Anastazja, przepiękna wiedza, przepiękna. I tam Anastazja opowiada. Przepiękna bajka. Anastazja o starosłowiańskich ludach, którzy się nazywają Wedrusi. Tak? Najstarsze księgi ludzkie, które ponoć znaleziono w Indiach, to są Wedy, Wedy Wedrusi. My mamy bardzo dużo wspólnego, my Słowianie, z Wedami. I na przykład jest alfabet sanskryt, który jest niesamowicie podobny do naszego starosłowiańskiego alfabetu, który się nazywa głagolicą, a sam język sanskryt chyba jest bardzo bliski, najbliżej bliższy wszystkich rodzin języków słowiańskich. Ja Wam dam kilka przykładów. Na przykład liczby. 1, eka. 2, dwi. 3, to jest 3. 4, katri. 5, panciam. 6, ses. 7, septan. 12, dwadasan. 13, trajdasan. 50, pięcias. 50. Dom to jest dam. Doić jak krowę to jest dajaci. Matka
to jest mati, brat, bratr, ciocia, ciacia, żona, żami, córa, careca. Także jest jedno pochodzenie. Inna rzecz. Inna rzecz, bardzo proszę. Ciekawą rzecz wam teraz przytoczę. My, chrześcijanie, Księga Rodzaju, Biblia, pierwsze słowa. Na początku było słowo i słowo stało się ciałem. Sanskryt. Na początku był dźwięk. Om. I od niego, od tego dźwięku powstał wszechświat. Słowo om to jest, to są trzy dźwięki, które są sumą wszystkich dźwięków wszechświata o wszystkich boskich częstotliwościach, które brzmią A, U, M. Amen. Czy ktoś ma jakieś wątpliwości? Dobrze, więc po tym wstępie może ja już zacznę opowiadać o jodze. Skoro już mam otwarte umysły i rozumiemy, że wiecie co? Okej. Joga jest, ja jogę traktuję i tak uważam, że należałoby ją traktować jako narzędzie do samorozwoju i do dbania o siebie, o odzyskanie swojego zdrowia, o odzyskanie swojego zdrowia emocjonalnego i o poznanie swojej prawdziwej natury. To jest narzędzie i tak je należy traktować. I teraz niemądre byłoby to, żeby odrzucać coś, co daje tak dobre rezultaty. I ja wam mogę powiedzieć szczerze, że od 25 lat praktykuję jogę i zaczęłam ją praktykować ze względu na problemy zdrowotne. I jej moc terapeutyczna jest po prostu niezaprzeczalna i może kiedyś Andy, Zygi zrobimy sam program tylko o jodze terapeutycznej i damy konkretne przykłady, bo to jest też kolosalna wiedza, której ja używam na co dzień w pomocy z ludźmi, żeby pomagać im w ich chorobach chronicznych, ale powiedziałabym wam szczerze, że to nie jest, że jedyne używanie jogi nie wyleczy nas z chorób chronicznych, ale gdy zastosujemy metody jogi, o których ona też mówi i zmienimy nasze środowisko i nasz styl życia i włączymy tego typu terapię, jak na przykład yoga, no to cuda się dzieją, ale to nie są cuda, to jest po prostu wiedza i niemożliwe staje się możliwe. Więc traktujmy jogę jako narzędzie i uważajmy na to, bo piękne. To jest dziwne, ponieważ od nas jest odsuwana pewna edukacja, która mogłaby nam pomóc w osiąganiu lepszego stylu życia i dobrostanu. I to jest naprawdę wiedza, to jest edukacja. I mam wrażenie, że system działa w ten sposób, że to, co jest dla nas dobre, co pomaga nam poznać naszą naturę i działać na własną korzyść, jest dyskredytowane. Tak, jest bojkotowane. I są zastawiane wszelkie pułapki na tego typu nurty. I nie ma co wchodzić tutaj właśnie w jakieś konflikty na ten temat, tylko popatrzeć się na rezultaty. Jaki jest rezultat? Ja od 25 lat praktykuję jogę, wyszłam z trzech chorób chronicznych, włącznie z ataków serca, jak tachikardię, dzięki tylko jodze, więc znam tysiące ludzi, którzy praktykują jogę codziennie w taki czy inny sposób, bo joga to nie są tylko ćwiczenia, jakieś bardzo zaawansowane postury, to jest cała filozofia i metodologia, którą zaraz wam pokażę, że praktycznie każdy z was jest takim małym joginem, bo ja też uważam siebie jak taki mały jogi, a nie jakiś mistrz. I no właśnie. Czyli właściwie na swoim przykładzie ty możesz to udowodnić, że ćwiczenia jogi, czy w ogóle joga jako całość pomogła ci kompletnie zmienić życie, zmienić twoje zdrowie, wyjść na zupełnie inną ścieżkę życia. Znam tysiące ludzi, którzy uprawiają właśnie jakąś formę jogi i do tej pory nie poznałam nikogo, komu stałaby się krzywda, a benefity, które właśnie wprowadzenie praktyk jogi w ich życie zostały im dane, można o tym mówić po prostu godzinami. Tak? Domyślam się, że co było pierwsze, joga czy twoje niedomagania?
Czy joga była, pojawiła joga się wskutek twoich niedomagań? Niedomagań? Ja będąc studentką, młodą studentką w Paryżu, miałam bardzo silne ataki tachykardii przez 2 lata. Byłam na leczeniu i nie było sposobu tego powstrzymać. I trafiła mi w ręce malutka książeczka o jodze, którą przeczytałam. Było to zupełnie coś nowego, nie było to znane. Ja ją przeczytałam i zaczęłam praktykować te techniki, które w tej książeczce były przekazane. I zaczęłam właśnie od ćwiczeń fizycznych, od ćwiczeń oddechowych, wizualizacji, medytacji. I naprawdę w przeciągu kilku miesięcy odstawiłam leki i nie miałam przez 20 kolejnych lat żadnego więcej ataku. I takich przykładów znam naprawdę bardzo dużo. Tak? I tutaj musimy zdać sobie sprawę, że joga może mieć bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, jest formą terapii. Więc skorzystajmy, jeżeli ktoś potrzebuje. Później konkretnie pokażemy takie przykłady. Mnie joga pomogła w wielu, wielu aspektach mojego życia. Czyli joga, nie. Joga to nie tylko terapia. Przez jogę... Z tego rozumiem, co mówisz, to joga to nie tylko terapia. Przez jogę rozwija się koncentracja. Nasze widzenie się bardzo wyostrza. Jest oczywiście bardzo duże też... jest zwiększony intelekt, elokwencja. Słuchajcie, ja jestem fotografem, tak? I ja zrobiłam przepiękną karierę w Montrealu jako fotograf. Mam wspaniałe kontrakty i tutaj jest dosyć ciężko. Wiem, wysłałaś mi swoje zdjęcia, są piękne, naprawdę. Dziękuję. Uwierzcie mi, ludzie, no, ona jest mistrzynią świata w fotografii. I powiem wam szczerze, że obawiam się, że nigdy w życiu bym nie zrobiła i nie osiągnęła takiej kariery, jaką zrobiłam tutaj w Montrealu, bo to jest bardzo ciężki rynek, gdyby nie joga. Bo miałam taką koncentrację, moja koncentracja jest tak wyostrzona, mój zmysł wzroku jest tak wyostrzony, że ja naprawdę jak pracuję, to jestem jak w jakimś stanie medytacyjnym, jestem tak skoncentrowana, że naprawdę widzę, co robię i robię po prostu wtedy świetne zdjęcia. Więc ta joga może mieć impact praktycznie w każdej wartości, na każdym poziomie naszego życia i ja wam o tym opowiem. Ale może powiem teraz, co jest najważniejsze, o czym traktuje joga. My jesteśmy takimi... istotami trochę składamy się z różnych ciał, prawda? Mamy ciało fizyczne, nie da się zaprzeczyć. Tak. Większość nas identyfikuje się tylko z naszym obrazem siebie, czy z ciałem fizycznym. No ale słuchajcie, no mamy też inne ciała, tak? Tak zwane ciała subtelne, czyli na przykład takim ciałem subtelnym, jednym z ciał subtelnych jest ciało mentalne, czyli nasze myśli i emocje. I jest jeszcze ciało energetyczne i ciało duchowe. Tak, to są te ciała subtelne, to nikt przecież nie zaprzeczy, że myśli, że ma emocje. No i niektórzy mają świadomość tego, że są czymś więcej niż ciałem i umysłem, że jest w nich jeszcze jakaś większa natura. Prawda? Joga jest takim systemem nauki, technologii, to jest badane, bardzo konkretną metodologią, która praktykowana wpływa jednocześnie na ciało, na umysł, i na duszę, i na energię. I ona wtedy ekwilibruje i dostraja te wszystkie części naszych ciał do siebie, żebyśmy tworzyli jedną piękną, harmonijną całość. Joga znaczy unia. Czyli to jest praktyka, która właściwie wszystko. Ma wszystko w sobie. Dokładnie. Wszystko, czego potrzebujesz dla ciała, dokładnie dla ducha, dla emocji. Dokładnie ma wszystko w sobie. I wydaje nam się, że gdy praktykujemy jakąś jedną posturę, to robimy tylko ćwiczenia fizyczne. Tak, ale ta stabilna postura, ona, gdy stabilizujemy ciało i wkładamy świadomość w ciało, automatycznie stabilizuje się nasz umysł. Kiedy dokładamy do tego odpowiedni, świadomy oddech, robimy przestrzeń dla naszego ducha. Ale joga to nie są tylko wymyślne ćwiczenia. To nie, jeżeli joga nam się kojarzy z klubami gimnastycznymi, tak jak u nas na zachodzie, z bardzo jakimiś przedziwnymi posturami i z tym, że trzeba być bardzo sprawnym fizycznie, trzeba być gibkim, giętkim, mieć ruchome, tak, bardzo giętkim, robić szpagat. Tak, nie, słuchajcie, ja się urodziłam drętwa jak drewno, naprawdę, nie żartuję, a mimo to co... Chyba zaczynam lubić jogę, słuchajcie, chyba zaczynam lubić. Wykonuję jogę regularnie, i przez to, że robię ją regularnie, no to poprawia się moja giętkość i mobilność
moich kości, mojego ciała, a gdy robi się bardziej mobilny kręgosłup, robi się sprawniejszy umysł. Tak? No, kręgosłup jest podstawą życia, nie? Dokładnie. Więc jogę może robić każdy, nawet ludzie, którzy są bardzo chorzy, nie mają figury, którzy są starsi, którzy leżą na łóżku w szpitalu, są po prostu adaptujemy ćwiczenia, które oni mogą zrobić. Mhm. Posłuchajcie, może ja teraz opowiem, że jeżeli chcecie z nami porozmawiać i chcecie dołączyć się do naszego programu, no to oczywiście, tak jak zawsze, musicie wysłać do mnie e-mail na andyhoiński@yahoo.com. Powiedzcie, o czym chcecie mówić. Oczywiście musicie podać swoje imię. I wtedy, ja wam to pokażę, to jest właśnie nasze połączenie. Wtedy tutaj mamy naszego przyjaciela Bogdana, który jest w Atlancie, tutaj właśnie malutki, nie chce się pokazać, jest malutki i on, połączycie się najpierw z Atlantą, Bogdan z wami, pokazał się teraz, jest troszeczkę większy, Bogdan będzie z wami rozmawiał i zobaczy, czy macie dobre połączenie i przerzuci was z Atlanty do New Jersey i wtedy tutaj już połączymy się, wrzucę was tutaj do nas i będziemy mogli sobie rozmawiać, będziecie mogli zadawać pytania. Oczywiście jeszcze trochę musimy porozmawiać o jodze z Agnieszką. Tak, no właśnie, dopiero zaczęliśmy. Rozkręcamy się, także kontynuuj. Ja tak chciałem to powiedzieć, bo możliwe, że są osoby, które będą zainteresowane, aby z nami porozmawiać. Ja wiem, że dużo ludzi będzie chciało porozmawiać na temat na przykład leczenia różnych schorzeń, tak jak jakiś starczycą związanych jak Hashimoto czy z sercem, ale to zostawimy. Może jak będziesz oczywiście chciała, no to możemy zrobić w przyszłości kilka programów na ten temat, takich dokładnych, takich specjalistycznych. Powinniśmy. Jeżeli może być to narzędziem. Jeśli można, Agnieszko, zadam ci pytanie takie, wracając do ostatniej kwestii, powiedziałeś, że bardzo ważny, kluczowy jest oddech w jodze. I moje pytanie bierze się stąd, że ja praktykuję w swoim życiu od dłuższego czasu oddech w różnych sytuacjach, na przykład stresowych, ale również w medytacji i jest to musi być zachowany pewien rytm, żebym ja ten oddech mógł swobodnie przekształcić w to, czego oczekuję. Jak to jest z tym oddechem w jodze? Oddech jest najważniejszy. Joga uczy o oddechu. Okay. Co to znaczy? Co to znaczy? Oddech w jodze to jest tak zwane wchłanianie w siebie prany i prana jest tutaj taką maną z huny, czyli energią życiową. Tak? I kiedy my oddychamy, to wchłaniamy w siebie ogromną ilość życiowej energii. I kiedy robimy to w sposób świadomy, wznosimy w sobie życiową energię. Dajemy sobie bardzo dużo energii. To ma ogromny wpływ, świadomy oddech będzie miał ogromny wpływ zarówno na nasz umysł, bo uspokaja umysł, ale także na nasze ciało i na nasze organy. I my możemy świadomie tym oddechem kierować, bo oddech jest jedyną taką funkcją naszego organizmu, która może być w naszym ciele kontrolowana przez podświadomość i być kontrolowany świadomie. Tak? Czyli my możemy, wiadomo, że są funkcje w naszym organizmie, które zachodzą w sposób automatyczny, kontrolowany przez podświadomość, to są właśnie te systemy parasympatyczny i sympatyczny. I my możemy zadecydować, że my w tym momencie świadomo oddychamy. I teoretycznie nie możemy zrobić tego z nerką, z wątrobą, z jelitami, z sercem. Teoretycznie. No tak. Ale jeżeli my możemy przez oddech wprowadzić świadomość do naszego ciała, to możemy pokierować tym oddechem wizualizacyjnie i on wtedy się robi świadomy, to możemy wizualizacyjnie pokierować go w inne części ciała i wtedy wchodzimy w takie, prowadzimy jak gdyby świadomość w te części ciała. I na tym polega troszkę
ta metoda uzdrawiania poszczególnych organów, bo oddech... Czyli oddech staje się narzędziem. Oddech jest też takim mostem właśnie między tą podświadomością i świadomością. I oddech, kiedy jest świadomy, czyli mamy wiedzę tego, że w tej chwili oddychamy, biorę oddech i jestem tego świadoma, to daję temu oddechowi uwagę. A za uwagą podąża energia. A tam, gdzie podąży energia, tam będzie impuls elektryczny. Tak? Alchemicy mówią, że dać czemuś czy komuś uwagę, to tak jak dać mu miłość. To jest danie światła, danie zdrowia. I teraz my możemy oddech najpierw skupić się na tym, przede wszystkim, że oddychamy, bo to jest coś, co jest rzeczywiste w naszym świecie. To jest jedyne, co możemy powiedzieć, że jest rzeczywiste, życie w rzeczywistości, to jest to, że oddychamy, to, że nasze serce bije, że w tej chwili rozmawiamy, tak? To jest to zakotwiczenie w tu i teraz, w prawdziwej rzeczywistości. Nie bujamy gdzieś tam w przyszłości czy przyszłości, nie halucynujemy. Więc jeżeli nasz umysł zaczyna sobie robić jakieś halucynacje w swojej wyobraźni, to my możemy wziąć świadomy oddech i natychmiast zakotwiczymy go w byciu. W teraźniejszości. W naszym ciele. W teraźniejszości. W teraźniejszości i w naszym ciele. Tak? I to jest ta prawdziwa rzeczywistość. I teraz my ten oddech możemy kierować na przykład do serca. Wyobrazić sobie, że wypełniamy tą energią powietrza, energią życiową, praną, wypełniamy obszar wokół serca i wysyłamy mu uwagę. Nasze serce, ono cały czas działa przez system zarządzania podświadomości, ale on też może dostać świadomość. I kiedy jemu damy tą uwagę, to my wtedy przechodzimy na tryb świadomy i wręcz możemy pokierować jego funkcjonowaniem. Bo gdy ja miałam ataki, to ja brałam bardzo... Również rytmem ja bardzo, serca. Jak ja miałam ataki, to ja brałam bardzo głęboki oddech i wolny, powolny, jogiński, głęboki oddech spowolni bicie serca i wyreguluje. Tak? I wtedy do serca wprowadzam świadomość, daję mu uwagę, daję mu zdrowie, daję mu miłość i mówię do niego. I kiedy my dajemy uwagę jakiemuś obszarowi, jakiemuś narządowi, no to wysyłamy tam energię, wysyłamy tam impuls elektryczny i zaczynamy go regenerować. I w momencie, kiedy jeszcze do tego damy jakieś postury, jakieś ćwiczenia, które będą robiły nacisk, poprawią krążenie, dostarczą lepiej tlen, poruszą limfę, ucisną, no to już tym bardziej dajemy uwagę. Więc staje się to naprawdę bardzo terapeutyczne. Patrzę tutaj... Proszę, nie wiedziałem, że jak użycia praktykuję jogę. Wszyscy praktykujemy jogę i zaraz wam to pokażę na konkretnych przykładach. Dlatego... Joga uczy oprócz oddechu, który jest potężnym narzędziem w jodze, naprawdę potężnym, musimy się nauczyć oddychać. Przede wszystkim jeszcze nie spotkałam takiej osoby, która umie oddychać. Już sam fakt nauczenia jej świadomego, głębokiego, spokojnego oddychania to już jest duża poprawa jakości jego życia i zdrowia. Bo jest to jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania w naszym organizmie, prawda? My możemy żyć przez kilka tygodni bez jedzenia, kilka dni bez wody, a tylko kilka minut, jedną, dwie minuty bez tlenu, więc to jest jedna z najważniejszych funkcji, którą my możemy sterować, żeby odzyskiwać zdrowie w tej kolejności. Zygicie? Wyjaśnij, co to znaczy, tak, że źle oddychamy. My jak jesteśmy zestresowani i umysł nam lata, emocje są włączone, na ogół mamy bardzo płytki oddech, on się tutaj zatrzymuje na poziomie obojczyków i bardzo szybko oddychamy. Więc automatycznie jesteśmy niedotlenieni, szybki, nie wykorzystujemy naszego pełnego potencjału. Joga uczy nas głębokiego oddychania, wypełniając cały obszar płuc, otwierając diafram i aż wprowadzając powietrze tak do dołu brzucha, że aż brzuch się podnosi. Ale w jodze jeszcze ważniejszy jest wydech niż wdech. Jest on na ogół dwa razy dłuższy, świadomie powinien być dwa razy dłuższy niż wdech. Zawsze oddychamy przez nos też, nigdy przez bardzo w rzadkich ćwiczeniach oddychamy przez buzię, ponieważ to jest lepsze pozyskiwanie prany, energii pranicznej, tak? Więc wydech jest też przez nos i jest dwa razy wolniejszy niż
Wdech powinien być dwa razy wolniejszy. Plus możemy jeszcze używać wstrzymywania powietrza i koncentrujemy się na tym. Czyli jakby to praktycznie wyglądało? Na przykład 3 sekundy wdech. 4 sekundy wdech. Później wstrzymywanie. Praktycznie wyglądałoby tak. Okay. Zamykacie oczy, bierzecie wdech licząc do 4. Wizualizujecie, jak powietrze wpływa wam aż do samego brzucha i ono się lekko unosi. I wydychacie powietrze licząc do 8, ale naprawdę tak, żeby już praktycznie nic w płucach nie było, ani w waszym organizmie. Bo kiedy już płuca wydaliły całe powietrze, to wtedy jest miejsce na nowe powietrze, na nową energię. Tak? Jeżeli one są pełne i nie został ten tlenku nie został wydalony, no to nie możemy wchłonąć pełni energii i pełni powietrza. I tutaj te techniki w jodze się nazywają pranayamy, czyli takie ćwiczenia oddechowe z praną, czyli bierzemy pranę. I te ćwiczenia oddechowe, kiedy je znamy, to daje nam to bardzo dużo energii, bo daje nam to właśnie tą życiową energię. Gdy jesteśmy zmęczeni, mamy właśnie jakiś wykład do zrobienia i musimy być super skoncentrowani, albo jesteśmy zestresowani, czy potrzebujemy odzyskać naszą energię. Kilka takich ćwiczeń oddechowych naładuje nasze bateryjki. I mamy różne metody. To jest tak, ja wam mówię o oddychaniu takim świadomym, najprostszym, żeby od czasu do czasu w ciągu dnia się zatrzymać i wziąć sobie po prostu taki głęboki wdech do 4 i głęboki wydech do 8. I obserwować ten oddech i widzieć, jak on się rozprowadza po całym organizmie. Skierować go do miejsca, w którym jest jakiś niepokój, czy coś, jakiś ból. Tak, skierować tą świadomość. Gdy skierujemy świadomość w miejsce, które miejsce boli, bo ono potrzebuje uwagi. Więc jeśli wyślemy mu świadomość oddechu, świadomość miłości, impuls elektryczny, no to ono się cieszy i ono z czasem się uspokaja. To tyle może o oddechu, bo jeszcze można by o tym mówić całymi godzinami. Ja wam też opowiem o... Chciałeś, Zygi, chyba coś o cierpieniu, tak? Mieliśmy rozmawiać. No właśnie, intryguje mnie to, bo rozmawialiśmy o tym też przed naszym spotkaniem i mówisz o tym, że cierpienie bierze się z niewiedzy albo z fałszywej identyfikacji. A ja mam takie proste pytanie od ludzi, którzy cierpią. Cierpienia mam różne, tak? Chociaż są cierpieniami. Cierpienie na przykład z powodu utraty samochodu, ktoś go skradł i cierpię, bo muszę kupić nowy. Ale są też cierpienia takie nie do opisania, takie na przykład związane z utratą bliskich, bo ktoś odszedł. Jak tu się do tego ma niewiedza? Bo rozumiem, że no. Nie wiedziałem, że mi go ukradną, bo nie zabezpieczyłem tego samochodu, nie miałem takiej wiedzy, jak to zabezpieczyć i ukradli. Ale jeśli zmarły odchodzi, nie miałem na to żadnego wpływu, prawda? Czy miałem wpływ? Gdzie się ma niewiedza do tego faktu, że ktoś odszedł i ja cierpię? Tracenie bliskich jest częścią naszego życiowego doświadczenia i oczywiście, że ono wywołuje cierpienie i mamy prawo do przeżywania emocji związanych z doświadczeniem życia. To jest zupełnie naturalne. Gdzie pojawia się prawdziwe cierpienie, to jest wtedy, kiedy my pozostajemy w tym cierpieniu przez bardzo długi czas. Ale to, że tracimy kogoś i odczuwamy cierpienie, jest całkowicie ludzkie, naturalne i zdrowe wręcz. Tak, każdy musi przeżyć żałobę. Jeśli tracimy samochód i cierpimy, to tylko wyłącznie dlatego, że byliśmy przywiązani do czegoś. No nie jesteśmy naszym samochodem, więc nie powinniśmy się aż tak do niego przywiązywać. I to przywiązanie do rzeczy czy do jakichś faktów prowokuje cierpienie. I tutaj ja wam to wyjaśnię tak na dwa sposoby. Pierwsze to jest to, że właśnie to jest to, co joga uczy, że cierpienie prowokuje niewiedza i fałszywa identyfikacja. I to, co jest prawdziwe podług nauk jogi, to jest to, co jest wieczne i niezmienne, stałe. A to, co jest fałszywe i z tym, kiedy się identyfikujemy, to wtedy będzie prowokowało cierpienie i to wszystko, co jest nierzeczywiste, jest fałszywe, to jest to, co jest zmienne i tymczasowe. No więc taki prosty przykład niestety to jest to, że nasze ciało no niestety ma swoją datę ważności.
Więc ciało jest zmienne i nie jest wieczne. Nasz umysł jest zmienny, jest bardzo zmienny, prawda? I pewnie też nie jest wieczny. No i jest w nas, i tutaj joga nas uczy postępowania z tymi dwoma elementami ciała i umysłu, tak żeby uzyskiwać jak największy dobrostan, żeby nie popadać w pułapki ciała i w pułapki choroby i w pułapki umysłu, czyli tak zwanego ego, o którym zaraz sobie powiemy. I teraz, co w nas praktycznie jest wieczne i stałe? No to jest ta nasza prawdziwa natura, którą moglibyśmy nazwać duszą. Ona jest wieczna. I teraz, jeżeli my się identyfikujemy z naszym ciałem i z naszym umysłem, to zawsze prędzej czy później spotka nas jakieś cierpienie. Będziemy przeżywać cierpienie. Jeżeli tak, my zaczniemy identyfikować się, że nasza prawdziwa natura jest wieczna, jest stała, jest niezmienna, jest duchowa, jest pochodzenia duchowego i jest połączona z tym boskim pierwiastkiem, który jest wcielony we wszystkim, no to my się patrzymy z zupełnie innej perspektywy. Patrzymy się z perspektywy wewnętrznej i uwalniamy się łatwiej z tego cierpienia. Tak? Mamy... I tu należy pamiętać... Agnieszko, mam takie pytanie. Wiesz, czuję w obecnych czasach tych covidowych ogromną ilość cierpienia. Ja jestem dość sensytywną osobą i wyczuwam to cierpienie na całym świecie. Co mogłabyś powiedzieć tym ludziom? Co może dać tym ludziom joga? Jaką może dać ulgę? I tak, od takiej strony praktycznej, jak to zrobić? Zacząć dokładnie to, kiedy patrzymy się na wydarzenia z zewnątrz i wydają się one nam końcem świata, to będziemy cierpieć. I ja w dzisiejszych czasach, podobnie tak jak ty, uważam, że znajomość jogi i tych nauk jest dla mnie również bardzo porządnym narzędziem, żeby zachować jakąś równowagę emocjonalną i nie być w lęku, nie być w strachu, bo dzisiaj wszyscy cierpimy, tracimy coś, co miało dla nas jakąś wartość, tak? Ale kiedy teraz wchodzimy i patrzymy się na to z perspektywy od wewnątrz, od środka, że to nam się wydaje, że to ciało ma duszę, ale tak naprawdę to dusza ma ciało i ma je po to, żeby doświadczać tutaj w tym życiu doświadczenia życiowego i my mamy czerpać z tego doświadczenia i w zależności od tego, jak będziemy rozwijać naszą samoświadomość, taka będzie jakość tego doświadczenia. A joga jest takim narzędziem do samorozwoju. I kiedy patrzymy się teraz na to z tej perspektywy wewnętrznej i wiem, że we mnie jest Bóg, że ja jestem tą świadomością i że patrzy się na to wszystko od środka, to mam takie wielkie poczucie zaufania, że żadna krzywda nie może mnie spotkać. Tak? Poddaję się jakby tej wyższej inteligencji, która stworzyła wszechświat, z której ja zostałam stworzona. To jest inna perspektywa. Więc jaka krzywda może się stać mnie, kiedy najwyższa inteligencja mnie stworzyła i stworzyła wszystko i ona chce tylko naszego dobra. Bo ta nasza najwyższa inteligencja jest czystą miłością. To dla mnie kluczem jest to... Tak, dla mnie kluczem tutaj jest to powiedzenie, to twoje powiedzenie, że to dusza posiada ciało. Właśnie to jest ta fałszywa identyfikacja. Nam się wydaje, że to ciało posiada duszę, a tak naprawdę... No to dusza posiada ciało, bo to dusza jest wieczna. Tak? I tutaj też z tym, tu naprawdę jest bardzo dużo pracy do przerobienia. To, wiecie co, tutaj co się dzieje na świecie, to jest też dobry czas na to, żeby też może mieć swoje dobre strony. Ja dzisiaj chciałam wam dać taką chwilę wytchnienia, taką chwilę właśnie nabrania głębokiego oddechu, pomyślenia o czymś pozytywnie, zadbaniu o siebie, o swoją higienę ciała, zdrowia, umysłu, duszy, prawda? Niż wchodzenie w te lęki, w ten natłok informacji negatywnych, które na nas wpływają niedobrze, negatywnie. My musimy, tak jak my bierzemy prysznic naszego ciała, tak jak się myjemy, bo ubrudziliśmy się w ciągu dnia, no to tak samo brudzą się nasze ciała subtelne. Wszystkie informacje, które do nas docierają z zewnątrz, one wchodzą do nas do środka. One nie są takie
Tak, trzeba im dać taki prysznic. One mają wpływ na nas, więc im więcej jest takich budzących lęk i negatywnych informacji, no to ma wpływ na nasze myśli, na nasze uczucia, na stan naszego umysłu i odczuwania i naszych emocji. I tak samo energetycznie. Wszystko we wszechświecie i na świecie i w życiu jest energią i my możemy zabrudzać się jakąś energią, przybywając w różnych miejscach z różnymi ludźmi. Więc też potrzebujemy takiej higieny umysłowej, higieny energetycznej. I higieną umysłową mogą być właśnie takie ćwiczenia oddechowe, jak pranajamy, bo koncentrujemy uwagę na oddechu i wtedy stabilizujemy nasz umysł, on się wtedy oczyszcza. I tak samo mogą być to medytacje na przykład, albo możemy sobie robić jakieś wizualizacje, że na przykład obmywamy się duszem, prysznicem światła, który oczyszcza nasze ciało energetyczne i naszą duszę. To są takie bardzo proste techniki, nas się ich nie uczy, ale one są potężne w skutkach, bo naprawdę odzyskujemy taką bardzo dużą równowagę w życiu. Widzicie, jak ja dzisiaj z wami rozmawiam i ja jestem dosyć taka spokojna i radzę sobie w życiu, tak? Ale ja byłam osobą, która była neurotyczna, wręcz histeryczna. Byłam histeryczną nastolatką. Joga pomogła mi zrozumieć to, bo joga jest nauką o funkcjonowaniu mechanizmów umysłu. I to przez wiedzę i zrozumienie, jak funkcjonuje mój umysł i moje emocje, ja się stałam bardzo stabilna w moim życiu i wprowadziłam o wiele więcej równowagi. I kiedy wprowadziłam więcej równowagi i takiej stabilności w moim życiu, to wszystko się bardzo ładnie układa i bardzo rzadko spotykają mnie jakieś przykrości, nieszczęścia czy krzywdy. Także to była ogromna pomoc. Agnieszko, mówisz tak pięknnie, że powiem ci, że zerknąłem na czat i widzę wpisy. Pani Agnieszko, mówi pani tak pięknie, że powinna pani napisać książkę. Dziękuję. To z czatu. No chciałabym. Czytam. Dziękuję. Jestem chciałabym, za. Jest to w planach. Chciałabym napisać książkę, ale może najpierw zacznę wam robić jakieś filmy i opowiadać wam o tym wszystkim na moim kanale. No właśnie. Na innych kanałach, bo jestem w takim... Ja jestem w ogóle, słuchajcie, no jestem w takim towarzystwie Andy Zygi. Ja jestem pod wrażeniem. Agnieszka, dziękuję, ludzie, naprawdę, to jest mój debiut. My też. Ludzie mówią na czacie też, że powinnaś na swoim kanale właśnie uczyć jogi, czy też dawać jakieś instrukcje. Także... Mam taki zamiar. Właśnie wysłałem... Super, no wysłałem, dziękuję. Wysłałem zaproszenia do dwóch osób, Weroniki Super. Z Nowego Jorku, która napisała Sny, niebo, kolory, Weronika z Nowego Jorku, także chyba chce rozmawiać na ten temat, ale Bogdan mi mówi, że ma problemy z telefonem, nie może się połączyć. Wysłałem też zaproszenie do Marka z Polski, ale też chyba się nie łączy. No czekamy. Także nie gryziemy, możecie z nami porozmawiać, jeżeli chcecie. I no to jest bardzo proste. Po prostu klikacie na link, włączacie kamerę, mikrofon w telefonie czy w komputerze, no i jesteście z nami. Tylko bardzo dobrze by było, gdybyście nałożyli słuchawki, wtedy nie będziemy mieli żadnego pogłosu. Widzę, tu Bodek walczy, chce Weronikę nam wprowadzić, ale chyba coś tam nie wychodzi. Więc joga, tak jak mówiłaś, tak, będziemy kontynuować. To możemy joga, tak jak mówiłaś, jest narzędziem, tak jak ja mam wiele narzędzi, akurat do jogi nie dotarłem może tak mocno, ale mam pewnego rodzaju ćwiczenia, które wykonuję, które też są super, są tak zwane... Ogólnie rzecz biorąc, to na te ćwiczenia mówi się, że są źródłem młodości, Fountain of Youth, czyli pięć ćwiczeń tybetańskich, które są tak naprawdę, każde ćwiczenie tak naprawdę, rozciągania proste na gimnastyce, to są ćwiczenia, które można powiedzieć, że mają bardzo dużo wspólnego z jogą, dlatego że nie tylko mięśnie rozciągamy, ale także wzbudzamy przepływ energii w nas. To, że nam mówią, że nie mamy jakichś tam kanałów energetycznych, my wiemy, że mamy, bo Chińczycy czy właśnie Hindusi wiedzą o tym, że mamy meridiany, które
przeprowadzają energię życiową między organami, między w całym naszym ciele, i jakiekolwiek blokady, które są w tym ciele i w tym energetycznej strukturze, powodują później na zewnątrz choroby fizyczne. Czyli praktycznie rzecz biorąc, yoga jest tym narzędziem, które nam pozwala jak gdyby utrzymywać tą energetyczną strukturę w harmonii, właśnie w takiej równowadze tak naprawdę. Ta brak tej równowagi powoduje, że mamy niedomagania. No i właśnie dziękuję ci, naprawdę dziękuję ci, że chcesz się z nami z tym dzielić, bo tak jak mówiłem na początku, jesteś składnicą informacji, jesteś naprawdę bardzo my tak prywatnie, jak myśmy już rozmawiali kilka godzin, wczoraj testowaliśmy te całe nasze połączenie, to kilka godzin rozmawialiśmy na ten temat. Dzisiaj może nie będziemy aż tak długo przeciągać, ale na pewno bardzo chętnie będę się z tobą łączył i będziemy robić właśnie wideo, bo to przyda się ludziom. Zapomnijmy o tych wszystkich religijnych pierdołach i tak dalej, bo to jak ja mówiłem, to fanatycy, którzy jeszcze nadal nie otworzyli swojego umysłu, no po prostu siedzą w tym, no i trudno, no nie wyciągniemy ich, nie? Jeżeli nie chcą tego, nic na siłę, ale dla tych wszystkich, którzy chcą wyjść ponad te wszystkie bariery i ograniczenia włożone przez systemy. Przecież te wszystkie religie to są tylko systemy, bariery, które nałożyły na nas siatkę ograniczającą. I to wszystko. Musimy. W tej chwili jest ten czas, kiedy to rozwalamy, kiedy niszczymy. Tak. I my jesteśmy siłą. To, co mówiłaś, było piękne, że tak naprawdę wszystkie zmiany wychodzą od naszego wnętrza. To my decydujemy o tym, co tak naprawdę się dzieje wokół nas, ale poprzez nasze wnętrze. I dlatego właśnie takie narzędzie, jakie ty znalazłaś w swoim życiu, nie każdy musi podążać drogą jogi oczywiście, ale pomogło ci bardzo i jesteś innym człowiekiem tak naprawdę, nie? Całkowicie. Pięknie, ale ja bym nawiązała, bo wiecie, jest taka siła we wszechświecie, do czego Annie mówi. Wszystko we wszechświecie dąży do ewolucji, do rozwoju. I zadaniem człowieka w tym życiu, no to jest też ewoluować i się rozwijać. I kiedy jest największy skok ewolucyjny, to jest wtedy, kiedy jest jakiś kryzys. Więc dzisiejszą sytuację możemy potraktować jako taki kryzys, który jest bodźcem do naszego rozwoju. I możecie sobie znaleźć jakieś narzędzia, które wam w tym rozwoju pomogą, żeby osiągnąć większą samoświadomość siebie i szukać prawdy, wejść na jakąś ścieżkę szukania swojej prawdy o swojej prawdziwej naturze i zacząć uczyć, trenować się, tak żeby pozostawać w dobrostanie. Joga jest takim cudownym narzędziem, jak wiele innych nurtów filozoficznych, które nam dają wiedzę i doprowadzają nas do zrozumienia naszej natury, żebyśmy osiągnęli zdrowe ciało, dobrostan w ciele, dobrostan w naszych emocjach i uczuciach, dobrostan naszej energii, co też zapewnia nam dobrą jakość życia i mieć dobrą jakość życia. I Andy, pięknie też opowiedziałeś o ćwiczeniach tybetańskich. I w jodze jest coś takiego bardzo podobnego. Ja powiem wam szczerze, że ja też stosuję te 5 ćwiczeń tybetańskich, jak mnie najdzie ochota, i plus inne jakieś tradycje, bo to jest znowu ten sam cel, tak? Tylko inna ścieżka. Ja lubię sobie skakać po różnych ścieżkach. Mhm. Tylko ta akurat ze mną rezonuje najwięcej, bo dała mi największe zrozumienie i największe benefity w moim życiu. Ale no, lubię sobie chodzić, tak i podróżować, i ja jestem taka, że jestem bardzo ciekawa. A w jodze takie 5 ćwiczeń tybetańskich to jest pozdrowienie słońca, Surya Namaskaram. I to jest to, co ty, Andy, mówisz. Po zrobieniu takiej serii ćwiczeń my bardzo podnosimy naszą energię życiową, ją kontrolujemy, co nam daje boost energetyczny. Nasze organy, nasze komórki, nasze mitochondria są odżywione i daje to ogrom benefitów. Tak, takie zwykłe ćwiczenia. Ja na moim kanale wczoraj w nocy zamieściłam jeden film, jak się wykonuje poprawnie pozdrowienie słońca, i dałam opis do niego, na co on wpływa.
jaki jest jego terapeutyczny benefit, no ale później zrobiłam wam film już taki bardziej konkretny, jak dobrze wykonywać te wszystkie ćwiczenia i postury, na co zwrócić uwagę, żebyście naprawdę wiedzieli. I to kimkolwiek jesteście, możecie się poszukać o ćwiczeniach tybetańskich, czy właśnie o tym pozdrowieniu słońca jogi. I jak startujecie z tym dzień, to wasz dzień jest zupełnie inny, bo macie energię na cały dzień, wasz umysł jest już przygotowany do tego, co się będzie działo, wasza energia jest oczyszczona, macie full energii życiowej, macie takie pozytywne spojrzenie na wszystko, bo od razu rośnie w nas radość. Także też niesamowite narzędzie do każdego dnia terapeutyczne, zacząć dzień od takiego pozdrowienia słońca. A w naszej starosłowiańszczyźnie my też mieliśmy takie pozdrowienie słońca i może też zamieszczę na moim kanale przykład tego, bo jak mnie najdzie ochota, to robię słowiańskie pozdrowienie słońca. Tak, bo my też bardzo kiedyś lubiliśmy słońce, zanim przyszły do nas inne nurty. Wiecie co, ja jeżeli... Tak? Agnieszka... Tak, Agnieszko, mam takie pytanie. Wiesz, ja mam bardzo małą wiedzę na temat jogi i dopiero 2 dni, kiedy próbowałem studiować artykuły na ten temat i mam mały mętlik, dlatego że widzę, że mamy wiele nazewnictw, których nie do końca rozumiem, na przykład hatha yoga, raja yoga, karma yoga. Dlaczego tego aż tyle Tak, tyle rodzajów. Tak, masz rację. Ja wam tu zaraz posprzątam w tym. Naprawdę, zaraz dojdę do tego, żeby wam posprzątać we wszystkich różnych nurtach i rodzajach. Zrobimy tu porządek, ale zanim przejdę może do tego, to jest jeszcze jeden taki ważny aspekt do wytłumaczenia właśnie funkcjonowania naszego umysłu, bo joga jest nauką o tym, jak funkcjonuje umysł. Umysł jest takim narzędziem, który jest limitowany, ma swój limit zrozumienia rzeczywistości i joga pokazuje, jak uspokoić umysł, jak zarządzać umysłem i jak wyjść poza umysł, tak żeby doświadczalnie zrozumieć wyższą naturę rzeczywistości i naszą wyższą naturę, ponieważ my jej nie możemy pojąć ani umysłem, ani zmysłami, ani nawet werbalnie. Nie możemy o niej mówić. My możemy doświadczyć prawdy, dotknąć prawdy, jedynie doświadczalnie. Tak? I umysł jest tutaj narzędziem do doświadczenia rzeczywistości, ale nie jest narzędziem, jest takim narzędziem, które nas limituje, żeby doświadczyć tą prawdę o sobie. I my musimy nauczyć się pracy z naszym umysłem, jak on funkcjonuje. Także wiadomo, co robi umysł, on myśli. Jak on myśli, to pojawiają się emocje. Jak są emocje, to są jakieś dziwne uczucia. I my nie zauważamy tych myśli, bo 80% ludzi jest nieświadomo 80% swoich myśli. Joga uczy nas wprowadzać świadomość do naszych myśli, być świadomych naszych myśli, ponieważ my nie możemy zatrzymać naszych myśli. Ten umysł, on jest stworzony do myślenia, tak? Nie możemy zatrzymać, tak, nie możemy zatrzymać myśli, tak jak nie możemy zatrzymać rytmu serca. To gada cały czas. Tylko my możemy kontrolować, gdzie pójdą te myśli i my możemy trenować nasz umysł. Bo umysł, on jest związany z takim fenomenem w nas, który się nazywa ego. Tak? I ego, właśnie, może on powiedz cały coś na czas temat ego. Gada. Właśnie, powiedz no coś właśnie. Na temat ego, bo to Freud tak naprawdę wprowadził ego w nasze życie, ale to jest bardzo ważne, bo dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie mogą być dewastacyjne elementy w naszym życiu poprzez te ego i tak naprawdę ujeżdżanie tego ego to zajmuje nam większość życia. Przynajmniej dla tych, którzy właśnie nie zdają sobie z tego sprawy. No tak. Ego to jest taki zwierzaczek albo małe dziecko. Wyobraźcie sobie, że macie do czynienia z jakimś zwierzaczkiem albo z małym dzieckiem. Tak? I to może być małpka, to może być, Francuzi na to nazywają chomik. Więc to jest coś, co cały czas gada i lata i robi co chce. I teraz jeżeli zostawimy to bez trenowania i bez wychowania, to będzie robiło co chce i może nabałaganić, może zrobić pożar, podpalić dom, zrobić powódź i w ogóle, a my nawet tego nie zauważymy, kiedy to się stało, bo zostawiliśmy je same w jakimś pokoju i potem do niego wchodzimy, a tu my God. No więc to jest ego. Więc ego się trenuje jak małe dziecko i mały zwierzaczek. Więc ja dalej nie rozumiem, dlaczego nie uczy się nas, dokładnie, nie uczy się nas, jak oddychać, a nie jak myśleć, bo to jest podstawa naszego życia. Kiedy my zrozumiemy, jak oddychać, jak myśleć, jak się odżywiać, jak się nawadniać,
no to my odzyskujemy całkowicie kontrolę nad naszym zdrowiem i bierzemy odpowiedzialność za siebie. Ale tego się trzeba nauczyć. Dlaczego nas się nie uczy tego w szkole? Dlaczego nie dostajemy takiej edukacji? No bo... Jak funkcjonuje nasz umysł i czym jest ego i jak możemy sobie z nim poradzić? Bo uczy I tu się... możemy się odnieść do wielu filozofii, do wielu metod, do wielu technik. Ja go oczywiście uczę, jak poskromić ego na wszystkie możliwe sposoby, przekierować uwagę myśli na coś, co jest dla nas mniej krzywdzące, co nie wywoła cierpienia, a co może nam służyć. Bo wiadomo, że jak mamy przyjemne, pozytywne myśli, to mamy przyjemne uczucia i emocje i mamy przyjemne doświadczenie życiowe i energia wokół nas tak fajnie wibruje i wszystko nam się układa i jest fajnie, jest uśmiech, ludzie są przychylni, a kiedy tu się tam kręci, to jest trochę inaczej. Tracimy kontakt z rzeczywistością i zaczynamy halucynować. Wiecie, czego nas się uczy? Uczy się, jak nie myśleć samodzielnie. To właśnie jest cały system nauczania, a tak naprawdę jest do tego sprowadzony, żebyśmy podążali za schematami urobionymi tam przez kogoś, a nie uczyć się tych schematów tak naprawdę, a nie uczyć się myśleć samoistnie. I to jest wielki problem. Słuchajcie, Andy? Tak. Ty słyszysz mnie w ogóle? Słyszałaś mnie? Tak. Słyszę. Okay. Tylko ja mogę mieć poślizg troszkę z wami. Nie, masz malutki. Nie duży, ale malutki. Mm-hmm. Także... Słuchajcie, żyjemy w społeczeństwie, w systemie, w którym jest kult ego. Tu wszystko, co się robi na arenie publicznej, show biznesowej, to jest kult ego. Tak, to wszystko to jest kult ego. Robi się wszystko, żeby wzmacniać nasze ego. Ego na przykład, to jest na przykład obraz siebie, tak, że ja muszę dobrze wyglądać. Ja się identyfikuję z moim wyglądem, bo ego chce dobrze wyglądać. Ego chce być najlepsze, ono chce mieć kontrolę, ono chce mieć władzę, ono chce mieć pieniądze, ono chce mieć wszystko. Tylko że to ego, ono zawsze nas doprowadzi do cierpienia, bo to jest fałszywa identyfikacja. Ego zawsze będzie związane z cierpieniem summa summarum, bo ego jest zmienne. I teraz ego nas krzywdzi w ten sposób, że gdy jesteśmy w ego, to my nie jesteśmy w rzeczywistości. I ego lubi być na przykład, iść popatrzeć sobie na traumy z przeszłości i cierpieć przez traumy, które były w przeszłości, albo bać się tak, ekstrapolować i bać to się na przyszłość. To jest taka klasyka, cierpieć w przeszłości i bać się w przyszłości. No ale kiedy ja cierpię w przeszłości i boję się przyszłości, to ja nie jestem teraz, ja nie żyję teraz, mi koło nosa przechodzi chwila obecna, prawdziwa egzystencja, życie. My możemy żyć tylko w chwili obecnej, więc tutaj mamy cały ten koncept tu i teraz, tak? Kiedy jesteśmy w rzeczywistej chwili, w tu i teraz, to my jesteśmy w rzeczywistości, a nie w ego. Więc znowu poskramiamy ego i żyjemy w prawdziwej rzeczywistości. Nie jesteśmy w jakiejś wyobraźni, a nie halucynacji, bo kiedy my myślimy o przyszłości, to my mamy wyobraźnię, to jest umysł. To nie jest rzeczywistość, to nie jest prawdziwa rzeczywistość, to nie jest byt. Tak samo jest z przeszłością. I my uczymy się leczyć traumy przeszłości, przestać się tak martwić o przyszłość, a zakotwiczać się w chwili obecnej. I to robi też oddech, bo oddech, kiedy my weźmiemy głęboki, świadomy oddech, my natychmiast wracamy do momentu teraz. Tak, a ego, ono uwielbia po prostu robić nam takie pułapki na każdym poziomie. I mamy każde ego, tak? Na przykład Instagram. No, co znaczy Instagram? Instynkt, czyli natychmiastowe, gratyfikacja. No to jest ego naszego obrazu siebie. Muszę się dowartościować, ale czy moja prawdziwa wartość to jest wartość samego mojego obrazu? Może ja mam też jakieś inne wartości do przekazania, do pokazania, inne doświadczenia do zdobycia w tym życiu niż tylko ten Instagram. To mogą być pułapki. YouTube. To są pułapki ego. I tak jak wszystko, ego jest narzędziem, tak samo yoga jest narzędziem. I teraz my musimy się nauczyć używać tych narzędzi z głową, świadomie, bo tak samo yoga, czy ego, czy każde inne narzędzie, kiedy my przesadzamy, kiedy nie jesteśmy w tej równowadze, w drodze środka, to my możemy się skrzywdzić, bo tak samo narzędziem jest na przykład chleb, prawda? My tym chlebem możemy pokroić
chleb, przepraszam, nóż. My tym nożem możemy pokroić chleb i dać nakarmić dzieci, ale możemy się nim też skrzywdzić i pokaleczyć. Tak samo jest z jogą i z wszystkim, ze wszystkim, co do was, na każdym poziomie waszego życia to jest to samo. Trzeba do wszystkiego podchodzić z mądrością, z dojrzałością, z świadomością. Tak, prosty przykład. Nóż może służyć do ukrojenia kromki chleba albo do pokrojenia kogoś. Nie? Dokładnie. Więc, albo siebie. Można się pochlastać. No właśnie, właśnie. Widzę, że Bogdan ma dwie osoby, ale chyba nie mogą się połączyć, bo tutaj wyłączają się i włączają, mają jakieś problemy techniczne, więc na razie nie mamy jeszcze żadnych widzów, którzy chcą z nami porozmawiać, takich gotowych do rozmowy. Więc jak myślicie, będziemy dalej kontynuować jeszcze dzisiaj temat o jodze? Ja bym chciała wam jeszcze troszkę opowiedzieć, bo jeszcze nie odpowiedziałam. Ja czekam jeszcze na pytanie Zygiego, a to jest też długi temat. Właśnie. Tylko ostatnia rzecz o ego, którą bym chciała wam powiedzieć, to jest, że chyba najwyższą i największą pułapką ego to jest ego duchowe. Czyli kiedy zakotwiczamy się na jedną, jedyną prawdę i północ mówi, że to jest tylko jego prawda, no to jest ego duchowe. I ludzie, którzy się kłócą o Boga, że nie tylko mój Bóg, a nie żaden inny, to oni nie są w Bogu, tylko w ego duchowym. To jest pułapka ego. I to też doprowadzi do cierpienia, bo ego uwielbia cierpieć. No tak? Bo ono no ma bo wtedy uwagę. Bo do Boga nie prowadzą nas żadne religie, czy też żadne systemy. Boga znajdujemy w sobie. To jest to najważniejsze. Środeczek, trzeba wejść do środka. Uwaga skierowana do środka. Klucz do wszystkiego. To jest ta prawdziwa natura. Zacząć się patrzeć na rzeczy od środka, cały czas przypominając sobie, że to dusza ma ciało. Dlatego na przykład ludzie, którzy znają jogę, często noszą na przykład takie rzeczy, jakieś male albo jakieś bransoletki. To nie jest tylko dekoracja. To jest dla nas taki akcesor, który jak ja to czuję i dotykam, to mi przypomina, ej, idź do środka, ty jesteś duszą. Hello, pamiętaj, tak się zaprogramowaliśmy, żeby sobie o tym często przypominać i wychodzić z tej perspektywy cierpienia, będąc na zewnątrz, tylko patrzeć się na to od środka. Dobrze, ja odpowiem na pytanie Zygiego, bo no tutaj mamy trochę zamieszania z tymi wszystkimi jogami, tak? Jest taka joga, taka joga, jest jaka joga? Joga twarzy, jest joga, ta joga tańca, no właśnie, joga. Jak to jest? Tu mam dogi yoga, zaraz wam pokażę moją dogi jogę, którą codziennie właśnie chrapię. Codziennie robię dogi jogę. Słuchajcie, no tak naprawdę, ja wam to bardzo ładnie wyjaśnię. My wszyscy jesteśmy inni, prawda? Jesteśmy różni. A, no właśnie. I jest jedna rzeczywistość, jest jedna prawda. Nie da się ukryć. Tylko przez to, że my wszyscy jesteśmy różni, ale to jest potrzebne, żebyśmy wszyscy byli różni, to my się wszyscy patrzymy na tą samą prawdę z innych perspektyw. I my się o tę perspektywę, o słowa kłócimy, ale to jest cały czas ta sama prawda i my tylko powinniśmy poszerzać naszą perspektywę, żeby mieć większy obraz prawdy. I yoga mówi o tym samym, rozumiejąc, że wszyscy jesteśmy różni i po prostu daje nam różne metody praktykowania jogi podług tego, jaka jest dominacja naszego charakteru i naszych predyspozycji. I ja wam opowiem o takich czterech głównych nurtach jogi. Oczywiście jest ich o wiele więcej, są jeszcze jakieś inne odłamy, ale o takich tradycjonalnych odłamach, nurtach jogi i czemu one służą i jaka to jest joga. No i się okaże, że praktycznie każdy z nas jest takim joginem. Czyli taki pierwszy nurt jogi to jest karma yoga i karma znaczy akcja, czyli działanie. I to jest takie działanie bezinteresowne, czyli Andy, Zygi, Bogdan, ja w tej chwili my robimy karma yoga. Robimy jakieś działanie dla wszechświata, które jest bezinteresowne z naszej strony. I teraz my to działanie kierujemy dla Boga. Tak, my robimy to z myślą o naszej najwyższej naturze, która jest w nas. I my nie oczekujemy żadnych rezultatów tego działania, bo ofiarujemy je Bogu. I w tym momencie, jeśli my mamy dobre czy złe komentarze, no to my się z nimi nie utożsamiamy, nie przywiązujemy się do nich i nie cierpimy. Jeśli skradziono ci samochód, no to nie cierpisz, no bo dajesz to Bogu. No. Rozumiecie? Więc to my robimy teraz taką karmę jogę i jak
Na pewno każdy z Was robi jakieś dobre uczynki, jakieś bezinteresowne działanie. No i to jest właśnie ta karma yoga. No, także jeśli ktoś z Was nigdy w życiu nie zrobił jakiegoś bezinteresownego uczynku, no to nie może się nazwać w tym momencie joginem, ale myślę, że ja wierzę w ludzi. Jest Jana yoga. No tutaj będą się ze mną kłócić, bo to jest Gana, Jana, Jana, no to już sanskryt to jest magia. No i mnie nauczono mówić Jana yoga. I to jest yoga intelektualna, czyli to jest yoga dla intelektualistów, dla ludzi, którzy lubią badać, szukać, kontemplować. I tu chodzi o to, żeby przez to, że rozwijamy nasz umysł i intelekt do takiego stopnia, poznając filozofię różnych nurtów, ale przede wszystkim jogi, że my w pewnym momencie wychodzimy poza ten intelekt i możemy dostrzec doświadczalnie poza umysłem tą naturę prawdy. A bhakti yoga, ona była skierowana do ludzi, przepraszam, nie bhakti yoga, tylko karma yoga, to była tak, yoga akcji, ona była skierowana do ludzi, którzy są aktywni, lubią działać, dla takich działaczy. A ta jana yoga, yoga intelektualna, dla ludzi, którzy lubią badać. I czasami tacy intelektualiści, filozofowie, oni w ogóle nie wykonują żadnych ćwiczeń. Tylko są w takim filozoficznym nurcie i też są joginami. Jest bhakti yoga. Bhakti yoga to jest taka yoga wielbienia Boga, taka pobożność, takie na przykład śpiewy, jakieś śpiewy, mantry, modlenie się, odmawianie różańca, mali, chodzenie na nabożeństwa, na satsangi. Także kiedy chodzicie do kościoła na nabożeństwo, no to jest taka bhakti yoga, to jest takie wielbienie, kochanie Boga, oddawanie się Bogu i takie uczucie miłości z Bogiem. To jest takie bardzo uczuciowe i to jest takie czucie Boga, czucie tej miłości. I to jest właśnie dla osób takich bardziej wrażliwych, romantycznych, romantycznych, mają potrzeby miłości, to one mogą praktykować taką jogę. No i jest jeszcze ta właśnie, ta yoga, Raja yoga, która odpowie na twoje pytanie. I to jest system takich technik, to jest yoga metodologii, że używają... Kogoś zgubiliśmy? Poczekaj, nie zgubiliśmy, tylko mamy dwie osoby, które czekają w poczekalni, żeby z nami rozmawiać. Także proszę naszych gości, którzy czekają na wejście, żebyście byli cierpliwi. Zaraz Agnieszka skończy i was wpuścimy. Także poczekajcie chwileczkę jeszcze cierpliwie. Za jeszcze kilka minutek i zaraz będziecie z nami razem na wizji. Dobrze? Sorry, Agnieszka. Dobra, nie ma sprawy, ja się mogę sprężać, ja dochodzę do tego, do odpowiedzi na pytanie Zigiego. Dobrze, tu będzie odpowiedź Raja yoga. Zigiego, tu i troszkę niżej. To jest właśnie ta Raja yoga, czyli metodologia. Używanie konkretnej metodologii, jakiejś dyscypliny, konkretnych technik doprowadza nas właśnie do ogarnięcia umysłu, do higieny ciała, do zdrowego ciała i do poznania natury rzeczywistości i Boga. Tak? I tutaj ona ma dwa nurty i to jest nurt, który się składa, to jest skomplikowane, ale to jest nurt, który się składa z Hatha yoga i nurt, i to jest nurt, który przez uprawianie zasad Hatha yogi i praktyk Hatha yogi my kontrolujemy tą pranę, czyli życiową energię w nas. I ona, kontrola tej energii życiowej prany w nas, doprowadzi nas do kundalini yoga, która jest energią kosmiczną, która drzemie w nas. I tu nie należy się tego bać, ponieważ my wszyscy składamy się z energii życia, energii ziemi, energii kosmosu i ona w nas jest. To nie jest nic niebezpiecznego dla nas, tylko na ogół my zarządzamy tylko tą energią, uczymy się zarządzać energią życiową w nas. Bardzo rzadko zdarza się, że budzi się u nas energia kosmiczna, no i to wtedy doprowadza do takiego stanu oświecenia czy samadhi, a w chrześcijaństwie jest to zstąpienie Ducha Świętego. To jest ten sam stan, to są nasi święci. Wiesz co, to jest piękne, bo ty odczarowałaś dla mnie teraz te całe nazewnictwo jogi. Słuchajcie, to jest głównym życie, celem jogi jest to, żeby tak ogarnąć ciało, mieć zdrowe ciało, ogarnąć umysł, nauczyć się oddychać i doprowadzić nas do odkrycia prawdy o nas,
przez doświadczenie, którym jest taki stan, dobrostan i doprowadzić się do doświadczenia, które w jodze jest nazywane samadhi, a jest to oświecenie albo wstąpienie Ducha Świętego, czyli poznanie pozazmysłowe i pozaumysłowe tej rzeczywistości. I tutaj ta hatha yoga i kundalini yoga, raja yoga, te metodologie, one mają, ja też wam to przytoczę, bo to jest bardzo fajne, one mają takich 8 punktów. Gdzie ja to sobie zapisałam? A może to gdzieś mam. I tutaj mamy takie przykazania, jak my mamy w chrześcijaństwie przykazania. To są na przykład takie przykazania, żeby... Jest ahimsa. Ahimsa znaczy nie krzywdzić, czyli być w pokoju. Ludzie, którzy znają jogę, to są ambasadorzy pokoju. Nigdy nic nikogo nie skrzywdzą. I tutaj słowo nie krzywdzić ma takie znaczenie, że nie krzywdzi się ani myślą, ani słowem, ani uczynkiem. Tak, te zasady to jest też właśnie, żeby nikomu niczego nie zazdrościć, nie być zawistnym, a nawet nie dawać łapówek, tak? Nie być przekupnym. No jest tam wiele tych zasad, może ja wszystkich nie będę cytować, ale to jest po prostu taki kodeks moralny i etyczny, który nas no, dostraja, tak, do tych wysokiej czyli to jest takie podobne do 10 przykazań praktycznie. Dokładnie. I mamy też zalecenia, że na przykład należy dbać o ciało, że należy dbać o higienę umysłu, że należy wykonywać praktyki, takie praktyki. I tutaj właśnie w tej hatha yoga mamy zalecenia i techniki ćwiczeń, które się nazywają asanami dla naszego dobrostanu ciała i umysłu i pranayamy, które są technikami oddechowymi, które również nas zakotwiczą w ciele, uspokoją umysł i otworzą przestrzeń dla usłyszenia i kontaktu z naszą duszą. No to jest właśnie ta raja yoga, masz hatha yoga i kundalini yoga. Mhm. I potem są różne jogi, tak? To możemy znaleźć naprawdę. Idea tego jest taka, że słowo yoga znaczy unia, czyli że wszystko jest jednym, wszystko jest jednością i wszyscy pochodzimy z tego samego, tak? Wszyscy jesteśmy jednym i przejaw Boga jest dosłownie we wszystkim. Więc teraz my możemy się na to patrzeć z poziomu jedności na wszystko. Ty i ja jednością jesteśmy, więc jaki konflikt między nami? Jeśli ja ciebie krzywdzę, to krzywdzę siebie. No i wychodzimy z cierpienia, tak? I teraz możemy tworzyć różne nurty jogi. To jest... To zdanie jest... Tak. Super. Teraz piękne podsumowanie wam tylko powiem, całości. To tak, zdanie. Teraz wam jest tylko powiem, jednością. Że kiedy patrzymy się z tej perspektywy jedności, to możemy uprawiać taką jogę, to się nazywa joga integralna w tym momencie, bo my nie musimy nawet robić żadnych praktyk fizycznych ćwiczeń. No wystarczy, że my po prostu robimy coś ze świadomością od środka, w poczuciu jedności z Bogiem i ze wszystkim, co istnieje i już jesteśmy w tej jodze, tak? I to możemy robić w każdej chwili i wszędzie. I to jest taka joga integralna. Nie muszę być w jakimś ashramie, nie muszę prowadzić jakichś bardzo drastycznych metod. Mogę być takim małym jogi i mieć rodzinę, mieć karierę, mieć fajne życie społeczne i zawodowe i jednocześnie pamiętać o tym, że wszystko jest jednością, że wszystko jest przejawem Boga, żeby nikogo nie krzywdzić, bo jesteśmy tym samym. No i to jest joga. Jesteśmy wszyscy joginkami, takimi joginami. Zygi i Agnieszka, mamy, było świetne. Mamy gościa, Weronika czeka na nas. Weronika, tak, właśnie. Czekamy z niecierpliwością na Weronikę. Witamy Weronikę. Weronika, słyszysz nas? Weronika? Dzień dobry, Weronika, widzimy cię. Jesteś. Weronika, słyszysz nas? Słyszymy cię. Słyszymy cię. Nie słyszymy Weroniki. Ja nie słyszę Weroniki. Słyszymy, ja słyszę Weronikę. Tak, Weronika, masz do nas jakieś pytania? Do Agnieszki, do Zygiego, do mnie? Halo? Ja nie słyszę Weroniki. Wy słyszycie Weronikę, czy nie? Ja słyszę, da się zrozumieć. Słyszymy. My cię słyszymy, powiedz po prostu to, co chcesz powiedzieć.
Ale ja nie słyszę. Wiecie, kurczę, nie wiem czemu. Poczekajcie, ja poczekajcie. Teraz się ja postaram się Weronikę przerzucić na inną trochę. Ona w ogóle nam wyskoczyła. Nie wiem czemu. No niestety, nie mamy Weroniki. Uciekła nam. To czasami tak jest. Pozdrawiamy cię, Weronika. Może wrócisz? Tak, postaraj się wrócić jeszcze raz. Natomiast mamy następnego gościa z Polski, którego zaraz tutaj dla nas przetransportuję. Grzemysława. Późna tak pora. Tak jest, późna pora. Ale pojawią nam się tutaj. Grzmisław. Grzmisław. Andy, przechodzisz, porusza ziemię i niebo. No. Nie. Świetnie, że będziemy go widzieć. Już się widzieliśmy i. Tak, tak. To była. Tak. Moment. Mam nadzieję, że Grzemysława będzie słychać. Grzmisława, tak, tak. Cześć, Grzmisław, jesteś z nami. Słyszysz nas? No, bardzo ja dobrze. Ja słyszę. No, my ciebie też bardzo super. Dobrze słyszymy. Super, widzimy, słyszymy. Cześć. No, witaj, witaj. Serdecznie. Miło cię zobaczyć. I wzajemnie. Jak się masz? A bardzo dobrze. Tak, z mojej strony to Grzmisław połączył się z nami tam, już nie pamiętam kiedy, kilka live'ów do tyłu i potem myśmy testowali z Agnieszką i połączył się z nami, także mieliśmy chyba z godzinę rozmowy na różne tematy, także Grzmisław jest też bardzo fajnym człowiekiem, z którym można porozmawiać na wszystkie tematy. Jest specjalistą od filozofii jogi. Ja jestem mały jogi, a to jest mistrz. A Andy jakieś... robi po prostu porusza niebo i ziemię, żeby te live'y funkcjonowały. Naprawdę. Jemu to jest wielka zasługa, bo technicznie jest to bardzo skomplikowane i on wszystko robi, żebyście mogli być tutaj razem z nim. To jest niesamowite. Hej, Grzemisław. Tak, nawiasem mówiąc, gdybyście widzieli te przygotowania, ile to wymaga czasu, sił i nie tak, nie tak dużo. Nerwów. Nie, to godzin. Jest praca. To jest dopiero karma yoga. Jesteś... Tak świat ci zwróci. Tak. Dzisiaj mamy tylko godzinny efekt całej pracy. Właśnie. Grzmisław, co bardzo u ciebie? Dobrze. Generalnie rzecz biorąc, miło widzieć Agnieszkę ponownie. Miło nam. Jesteś niezwykłą osobą i bardzo przyglądam się tym wszystkim jakby twoim ekspresjom i przekazom. Bardzo dokładnie lekcje odrabiasz w międzyczasie. To jest ta kobieca, wspaniała matczyna natura, która wynika z uczuciowości. Często na poziomie duchowym to, co Andy zdążył zauważyć i wspomnieć o religiach. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o Wedy, te na tyle, o ile się zdążyłem dowiedzieć, one są tak szeroką i głęboką wiedzą, właściwie w sumie opisują wszystko, od budowy wszechświata, od pojęć najmniejszej jednostki czasu, dokładne odległości. To jest cała nauka, włącznie z algebrą i matematyką wedyjską, która jest kompletnie niezrozumiała do dzisiaj. Albo się tak podaje, że nie wiadomo po co ona istnieje. Na pewno po coś istnieje w każdym bądź super, razie. Super, Przemysław, super. Zabawa na poziomie fizycznym. Wiele osób nie dostrzegło takich elementów, na przykład jak szyszynka i podwzgórze. To jest fizyczne narzędzie. Niestety w dzisiejszych czasach mamy przykre, z jednej strony doświadczenie, ale to jest fakt. Nie będziemy zabarwiać, cudowne, miłe, po prostu takie są fakty. Bardzo dużo ludzi ma zwapnioną szyszynkę. Ona spełnia wiele różnych funkcji. I tak samo jak bakterie jelitowe. Będę nawiązywał do przeplatania się ducha i manifestującego się poprzez świadomość z poziomu ciała, to jednak bardzo duże znaczenie mają te fizyczności, ponieważ one są blokowane. Blokowane też z jakichś powodów.
I mamy taką sytuację, że dlatego Ajurweda, czyli nauka o długim życiu, która jest częścią jogi, czyli jak Agnieszka zdążyła zauważyć, że jest to nauka łączenia, właściwie jucz, słowo sanskryckie oznacza łączyć, duszę, czyli wieczną istotę, czującą, posiadającą indywidualne cechy, z tą świadomością absolutną. Należy dodać jeszcze, że najwyższą formą kreacji duchowej istoty, czyli nas, tych wiecznych iskierek, jest zdolność kochania. I relacja nie jest możliwe kochanie, jeśli nie ma relacji. Dlatego najwyższą formą łączenia jest rozwijanie miłości w działaniu. Tego się wszyscy uczymy, będziemy to odkrywać w nieskończoność. Nie ma. Kolejna joga integralna. Pięknie, pięknie. Pięknie. Wow. Pięknie. No oczywiście. Super, Grzemysław, pięknie. Czekamy na Weronikę. Weda, czy wieda po wiedza, naszemu pradawnemu. Znaczy wiedza. Wiedza. I to jest wiedza. Tylko troszeczkę jeszcze więcej jakby pewna gradacja, bo można teoretyzować, można wiedzieć, w cudzysłowie, to znać teorię, natomiast doświadczenie, akceptacja powoduje, że ktoś jest, posiada bogactwo realizacji i z poziomu realizacji nie ma walki zabarwionej nienawiścią, pożądaniem i takimi emocjami, bo jeśli ktoś wie, to nie musi nikt go przekonywać, ani on nikogo przekonywać do tego, że coś jest takie, jakie jest. A nie na zasadzie... Bo jest, jakie jest. Cześć, Weronika. Jest. O, jest. Myślę, że nas nie słyszy. Weronika, jesteśmy? Słyszysz nas? Jest. Od grzmotu. On po prostu perun, grzmi. Nie, jak grzmi. Perun. Tak. O to, tak? Jak perun, trafiliśmy tak. W sedno. Będziemy na ciebie taka mówić jest natura. Jego energia jest grzmiąca. Tak czy siak miło was widzieć. Pytania? Chciałem podziękować Endemu, że kontynuuje tą wspaniałą przygodę twórczą i jest cały czas inspirujący, więc dużo, dużo mocy,
pytań nie mam, no po prostu czuję was sercem, pięknie, więc... Pięknie, o Jezu, super, super. Dziękujemy ci za te piękne słowa. Nawiązałeś do fajnego takiego aspektu, mówiąc o gruczołach, tak? O gruczołach dokrewnych, gruczołach wydzielania wewnętrznego. Cały nasz układ wydzielania wewnętrznego składa się z 7 gruczołów i dokładnie na poziomie tych 7 gruczołów znajdują się w tradycji jogi czakry, czyli takie centra energetyczne. I kiedy my wpływamy ćwiczeniami, oddechem i świadomością na te centra energetyczne, my regenerujemy te gruczoły. Więc tu impact na zdrowie jogi jest bardzo duży. I nawet chyba nie wiem, czy mamy czas. A może za chwilkę. Tak. No właśnie. I była a, tak, była dziewczyna. Mieliśmy już takie Emilka, pytania. Zdaje się, z Norwegii dzwoniła kiedyś z pytaniem. Tak. O Hashimoto. Czekaj. I my możemy tutaj w jodze jej dać pewne narzędzia, poczynając od jogi. Joga ma wspaniałe ćwiczenia na tarczycę. I to jest zarówno do Hashimoto, jak i do nadczynności tarczycy. Tarczyca jest takim bardzo ważnym gruczołem, który ma wpływ na inne gruczoły dokrewne, na przysadkę, na szyszynkę, na nadnercza przede wszystkim. Zawsze jak mamy problemy z tarczycą, to będziemy mieć problemy z nerkami, z nadnerczami. Więc gdy leczymy tarczycę, powinniśmy się zająć nerkami. I w ogóle, kiedy jest problem z tarczycą, wszystkie gruczoły im podlegają inne organy. I to jak jest problem z tarczycą, to jest problem taki ogólnoustrojowy, metaboliczny, że to będzie miało impact na inne organy i na inne gruczoły. Więc joga tutaj podaje dwa takie bardzo ważne ćwiczenia, które w jodze są takie trzy najważniejsze ćwiczenia, jak gdyby, które będą stymulować regenerację tarczycy, bo ona musi być w dobrej kondycji. I my Wam tutaj pokażemy zdjęcie. To jest postura świecy. Właśnie. Także teraz pokazuję to zdjęcie. To jest właśnie ta postura świecy, tak? Tak, to jest w moim ashramie, gdzie nauczycielka jogi, gdzie ja dostałam formację, pokazuje, jak dokładnie wykonywać tą posturę. Jest to postura na ramionach i my, będąc w tej pozycji, oczywiście to jest dla osób, które są w stanie wykonać to ćwiczenie. Jeżeli nie jesteście w stanie wykonać tego ćwiczenia, ja pokażę to też później na moim kanale, jak robić inne etapy, możecie po prostu oprzeć nogi o ścianę i w ten sposób ćwiczyć i pomalutku po ścianie wznosić się łokciami, nawet podstawiając poduszki, żeby zrobić taką odwróconą posturę. I wtedy, jak widzicie, cały jest napływ krwi i energii płynie bezpośrednio do tarczycy, plus kręgosłup, kręgi szyjne są zablokowane i tarczyca jest jeszcze ściśnięta, więc to ją bardzo stymuluje. Jest to bardzo znane i typowe ćwiczenie na aktywację i regenerację tarczycy. Mam już tam drugie zdjęcie. Tak, to jest właśnie w moim ashramie też ćwiczenie świecy. Tak poprawnie wykonywane. I my w tej pozycji zostajemy minutę, dwie i staramy się oddychać spokojnie i obserwować, co się dzieje w naszym ciele, być w kontakcie z ciałem. I ta pozycja sprowokuje, że organy się odciążą, bo będą odwrócone, więc robi się przestrzeń i miejsce na organy wewnętrzne. Jest napływ energii prana i krwi do krwienia i substancji aktywnych bezpośrednio do tarczycy w tym ćwiczeniu. To jest jedna z najbardziej zdrowotnych postur w jodze, jest bardzo używana w terapii jogą dla tych, którzy mogą ją robić, tak? A możemy to zrobić dłużej niż minutę, dwie? Czy jest to niewskazane? Tak. No, znaczy, wiesz co, im dłużej się robi posturę, tym większy ona ma benefit. No, my zalecamy 2, 3, 4 minuty. I teraz jak też jesteście w tej posturze, tarczyca to jest czakra gardła. I każda czakra
Każdy gruczoł ma swój kolor i dźwięk. I tutaj kolorem jest kolor niebieski, więc możecie sobie na przykład wyobrażać, że płynie tam oddech, kierować tam świadomy oddech w kolorze niebieskim i to będzie harmonizować właśnie ten centrum energetyczne i to będzie wpływać na organ, bo wysyłacie tam już impuls elektryczny i pranę. I możecie sobie też powtarzać dźwięk mantra, bidzi mantra, która do tego miejsca, do tego gruczołu to jest ham. Możecie sobie w myślach powtarzać ham, ham. To jest dźwięk, który też jest uzdrawiający dla tego regionu. I macie trzecie zdjęcie, bo dla tych, którzy są sprawni fizycznie, możecie przejść do postury, która właśnie prowadzi do wozu Halasana. I tu również to jest wspaniałe ćwiczenie na dokrwienie kręgów kręgosłupa i również na odwrócenie, rozluźnia też mięśnie stawy stóp. Tu bardzo ładnie można do niego przejść. Te dwa ćwiczenia również pomagają na trawienie. I świeca, i ten wóz są też przeciwko zaparciom, a z punktu widzenia psychologicznego dają radość i budzą umysł, ponieważ krew płynie do umysłu. Wszystkie ćwiczenia takie odwrócone są bardzo, bardzo prozdrowotne. Mhm. Ja myślę, że Andi, my może kiedyś zrobimy program o zdrowiu, możemy więcej nawiązać do tarczycy, bo są też różne inne metody, którymi możemy się wspierać i to jest też bardzo obszerny temat. Czy porozmawiać o jodze terapeutycznej, czy o metodach zdrowia i tu poruszymy bardziej na przykład problem tarczycy. Bo to jest tak naprawdę w tej chwili właśnie to narzędzie, które pozwoli nam zdrowo i szczęśliwie przeżyć te nasze okropne czasy. Nie wiem. Musimy zachować zdrowe ciało i zdrowy umysł, żeby przetrwać przez to. Tak jest. Czy mamy i patrzeć coś... się ze środeczka. Właśnie. Czy mamy coś jeszcze do poruszenia w tym tym regionie, w tym temacie, czy będziemy powoli kończyć? Słuchajcie, wiecie co, ja mam taki ostatni apel. Powiedziałam wam, że stworzyłam mój kanał i postaram się wkładać tam jakieś filmy tematyczne z wiedzą dla was, Pranamanachi, ale dla mnie najbliższe jest wszystko to, co jest związane ze zdrowiem, więc ja się interesuję każdą formą terapii, która może zwrócić nam zdrowie i mogę was zapewnić, dać taką informację, że z punktu widzenia naturopatii nie ma chorób nieuleczalnych. Nieuleczalni najwyżej mogą być tylko ludzie, więc wszystko da się uleczyć, kiedy weźmiemy odpowiedzialność za siebie i swoje zdrowie i zaczniemy nad sobą pracować. I ja takich wypadków uleczenia nieuleczalnego widziałam naprawdę mnóstwo. Sama wyszłam z trzech chronicznych chorób poważnych i mówiłam wam na przykład o problemach z tachykardią i tutaj moim narzędziem i pomocą była joga i z innymi problemami poradziłam sobie już w inny sposób, innymi terapiami i mam taki apel do ludzi, że zróbmy coś takiego, pomóżmy sobie nawzajem. Ja na przykład zrobiłabym, już od jakiegoś czasu robię ten projekt, ale teraz mając taką widownię, moglibyśmy zrobić coś konkretnego, co byłoby dla nas bardzo dobrym narzędziem. Jeśli wyleczyliście się z jakichś chorób chronicznych czy nieuleczalnych jakimiś metodami, które nie są być może ogólnie dostępne, a są naturalne czy alternatywne, to podzielcie się z nami, wyślijcie do mnie e-mail, jest w opisie i ja stworzę taką bazę danych na wszystkie schorzenia, kto co stosował i wtedy inne osoby, które mają daną chorobę, mogą sobie zobaczyć przykłady innych ludzi, co stosując, jak się wyleczyli i możemy znaleźć punkty wspólne. I to może być dać dużo nadziei dla tych, którzy są chorzy, a jednocześnie pomóc nam robić nasze właśnie takie research, nasze własne badania. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo ja obserwuję na przykład, że ludzie z tych samych schorzeń wychodzą stosując trochę inne metody. Tak? Ale w tym momencie możemy znaleźć te punkty wspólne. Także bardzo proszę, jeżeli jesteście takimi ozdrowieńcami, uleczyliście nieuleczalne. Ja uleczyłam 3 nieuleczalne choroby sama, więc na pewno jest jeszcze wiele takich osób. Proszę o kontakt, będę z wami robić wywiady, będę to pisać i będę to udostępniać, żebyśmy wszyscy mieli do tego dostęp. Dziękuję za to, że mogłam się wygadać.
Słuchajcie, ja z całego serca polecam, abyście zareagowali na prośbę Agnieszki, bo to jest bardzo ważna sprawa, żeby pokazać wszystkich tych ludzi, którzy wyszli ze swoich problemów dzięki różnym praktykom. Podzielcie się swoimi cudami. A ja ze swojej strony obiecuję, Agnieszka, że pomogę ci, jeśli chodzi o ten website. Właśnie, właśnie. Patrzę jeszcze na czat, tak. Czy ktoś się znajdzie? Tak. Czy nikt już mi więcej nie napisał żadnego e-maila, czyli Anna napisała mi, ale ona się wstydzi wejść w tej chwili, bo w Polsce jest... O, piękny piesek. Krzysię, dogi jogi, chciałam się z wami podzielić moim yoga dogi. Nie musicie się wstydzić. I chrapie. Tak, ani to nie ma żadnej tremy, my widzicie, my jesteśmy jak rodzina w tej chwili, możemy sobie pogadać przy stole. Fajnie także... się gada. Tak. Ja byłam strasznie zestresowana, ludzie, byłam tak zestresowana, jakoś poszło, więc jeżeli ja przez to przebrnęłam z taką masą informacji i wiedzy do przekazania, to naprawdę każdy sobie poradzi. Dla mnie to było coś nowego i naprawdę miałam stresa i chcę bardzo wszystkim podziękować. Wszystkim, którzy mnie wspierają, za tą dobrą energię. Dziękuję wam za dobre komentarze. Dziękuję naprawdę jeszcze raz. Dziękuję Andiemu, Zbiemu, tobie Grzemysław, Bogdan, dziękuję ci. Pani Weronicy, dziękujemy, nie usłyszeliśmy cię, ale no miło nam. Mamy pana Janusza z Toronto. Ja mu wysłałem w tej chwili zaproszenie, więc on mówi, że właśnie miał problemy z oczami, udało mu się w sposób naturalny poprawić wzrok. Do takiego stopnia, że nie muszę nosić okularów i mogę czytać mikroskopijny druk. Chcę się z nami podzielić. Panie Januszu, ja chcę pana metodę, bo ja w tych czasach z CV19 naprawdę ja dostałam jakichś problemów z czytaniem z bliska i to się stało dosłownie z tygodnia na tydzień od stresu, no bo każdy może się zdenerwować w obecnej sytuacji. Niesamowite, w ciągu tygodnia po prostu przestałam widzieć małe literki. No i muszę nosić okulary do czytania. No... A joga regeneruje i odmładza, więc proszę mi nie mówić, że to starcza wzroczność, ale trzeba sobie z tym poradzić. No ja też, ja mam okulary tylko do czytania tak naprawdę. Ja też. No, wysłałem. To byłoby nam super, gdyby nam o tym opowiedział, naprawdę. No właśnie czekam, obserwuję Bogdana, może się połączy z nami, więc może jeszcze troszeczkę zostańmy. Tutaj ja czytam też komentarze. Nawiążę może do takiego też ciężkiego tematu. Słuchajcie, no parę osób też dzwoniło w paru czatach i mówiło o alkoholizmie. I mogę wam tutaj powiedzieć, tak jak pan Józef nam dzwonił z Anglii i opowiadał, że on pokonał alkoholizm przez rozwój duchowy dzięki religii, to ja zauważyłam, że osoby, które wychodzą z alkoholizmu, ci, którzy naprawdę wychodzą, to jest właśnie jakaś forma rozwoju duchowego. To jest to narzędzie. Tak, to też jest temat, o którym można by porozmawiać, ale jeżeli chcecie wejść z tego problemu, to należy naprawdę zainteresować się tym tematem i wejść w jakiś nurt rozwoju, czy osobistego, czy duchowego, po prostu się rozwijać. No bo tak jak mówiłam, wszechświat chce, żebyśmy byli w ciągłej ewolucji, bo my jesteśmy tu po to, żeby dalej ewoluować. Jeżeli my rozwijamy tylko nasze ego, no to nie jest dokładnie ta ewolucja, o której wszechświatowi chodzi. Jemu chodzi o to, żebyśmy my rozwijali naszą samoświadomość. To jest cel naszego życia. Poznanie siebie, rozwijanie samoświadomości. Więc kiedy my się nie rozwijamy i stagnujemy, jesteśmy w stagnacji, no to wtedy wszechświat nam zrzuca kłody pod nogi, żeby nas sprowokować do działania i do ewolucji, do rozwijania się, do rozwoju. Tak, i tutaj w wielu chorobach to jest taki po prostu wake up call, a może ta sytuacja dzisiejsza społeczna to też jest taki wake up call, taka pobudka dla społeczeństwa. Tak. Zdecydowanie tak. Nie widzimy. Powinniśmy się patrzeć na to z tej perspektywy i zobaczyć, co my możemy zrobić i zmienić w nas na lepsze. Słuchajcie, już jesteśmy prawie 2 godziny. Czas leci. Nie widziałam czasu. Ja was zagadałam. Dziękuję, że się mogłam wygadać. Okay. No, Krystyna, joga jest przeciw chrześcijaństwu. No nie jest przeciw chrześcijaństwu. Ja mam tyle. 2 godziny się produkujemy. A nie dociera, kurde. Otwórzcie umysł, nie bądźcie tyle w ego i będzie wam się dobrze darzyć. No właśnie.
Nie kłóćcie To jest się, punkt nie widzenia kłóćcie się o Krystyny. Boga, bo ludzie, którzy się kłócą o Boga, to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Nie można się kłócić o Boga. Bóg jest jeden dla wszystkich, on ma tylko inne imiona w różnych religiach. Ale to jest to samo, tak? Tak jak wam opowiadałam o tym napisie w aszramie o wodzie, że tam było napisane woda, lo, aqua, water, i tak jak woda ma inne brzmienie, inne słowo w różnych językach, tak? Tak Bóg Wiele ma imion. różne imiona we wszystkich religiach, w różnych religiach. No to się tak trzeba patrzeć. Mamy Janusza. Otóż to. Widzę, że Bogdan sprawdza jego połączenie, także jeszcze zostaniemy przez jakiś czas. To Grzemisław, to może ja po prostu no, podziękuję ci jeszcze raz za połączenie się. Będziemy czekać na Janusza. Dziękujemy, Grzemisław. Dziękujemy. Dziękuję również. Niech będzie dzięki, z tobą. Grzemisław, dzięki. Tak, tak. Wszystkiego dobrego. Bardzo miło cię zobaczyć. Jak nadzieję, będziesz na nas jeszcze słuchał w przyszłości i wiesz, masz będziesz chciał się powiedzy. Połączyć, no to się łącz, nie? Zawsze. Ja się będę uczyć od ciebie. Tak, będziemy cię zapraszać. Słuchajcie, czy mam już to połączenie? Bo jeśli nie, to ja mogę powiedzieć jeszcze o 5 punktach jogi. Czyli takiej konkretnej praktyce, jak praktykować codziennie, czy kiedy się da, jakie formy jogi i co ona zaleca. Jeżeli chcemy praktykować już taką praktykę jogi codziennie dla tych benefitów zdrowotnych, no to ona daje nam takie 5 punktów praktyki. I pierwszym punktem to jest właśnie poprawne, właściwe ćwiczenia. Czyli ćwiczenia rozciągające, takie, jakie promuje yoga, bo one są tak fizyczne, one są fizyczne. Bardzo, bardzo prozdrowotne dla nas. Właściwe, poprawne oddychanie, czyli nauczyć się świadomie, głęboko oddychać pełnymi płucami, tak, żeby powietrze otwierało diafram. I poprawna relaksacja, nauczyć się relaksować. My będziemy rozmawiać o tej relaksacji, ja na moim kanale będę wam pokazywać, dawać informacje o właściwej relaksacji, żeby uspokoić nasz układ nerwowy, bo yoga wpływa i uspokaja nasz układ nerwowy. To jest też baza tego. Wznosi nasz układ odpornościowy i podnosi wszystkie funkcje naszego organizmu, rewitalizuje, energetyzuje i ma działanie praktycznie na wszystkie systemy w naszym ciele. I jest też czwarty punkt, to jest właściwa dieta, czyli jedzenie takie bardziej prozdrowotne, nauczyć się jeść wartościowe posiłki, nie jeść jakiegoś tam śmieciowego jedzenia, tylko dbać o higienę swojego odżywiania. Yoga zaleca wegetarianizm, no ale to od was zależy, co robicie, ale żeby to było takie w miarę zdrowe. No i piątym punktem jest pozytywne myślenie, czyli utrzymywać stan pozytywnego nastawienia i medytacja. Uczyć się jakiejś form medytacji i starać się medytować, bo to też ma niesamowite benefity w naszym życiu. No to by było o tych 5 punktach jogi. Praktyka. O praktycznych, praktyka. Tak. Proszę. To jest ja jestem taki bardzo praktyczny. I to dla właśnie mnie to o to była chodziło. Macie końcowe narzędzie. Dziękuję. W 5 punktach, poprawne ćwiczenia, tak. Poprawne oddychanie, poprawna relaksacja. Czyli tak, jedzenie, oddychanie, relaksacja, pozytywne myślenie i dieta. Tak, 5 punktów jedzenie. Jogi i sobie to robicie jak chcecie. A w tych różnych nurtach jogi, ponieważ wszyscy jesteśmy w sumie proste, a w sumie o tych proste. Różnych nurtach jogi, o których wam opowiadam, o 4 nurtach jogi, no to każdy jest jakiś taki specyficzny dla danej osobowości, ale idealnie jest praktykować wszystkie, ale rozwijać jakąś jedną metodę więcej. Na przykład ja bardzo lubię jana jogę, czyli tą jogę intelektualną, bo ja lubię rozkminiać, poznawać, badać i karmić moje neurony. To jest taka moja joga. Ja więcej siedzę nad teorią niż ćwiczę ćwiczeń fizycznych. No. Ale za to staram się mieć jogę integralną, czyli we wszystkim, co robię i wszędzie, gdzie jestem, patrzeć od środeczka i yoga. To ja chyba będę pomiędzy tą no, intelektualną tak, ja myślę, metodologiczną. Tak, możesz sobie wybierać jedną z drugiej. Tak, no. Tak, tak.
Jeżeli lubisz samodyscyplinę, jesteś konkretny, tak, to ta joga metodologiczna. Mnie na przykład utrzymać dyscyplinę i być metodologiczną, to dla mnie to jest nudne. Ja lubię sobie pobiegać, ja chcę być w akcji, więc ja robię karma jogę, tak? Ja lubię intelekt, a ta metodologiczna to jest taka... No trzeba, no każą to... No tak, od ziarka do ziarka. Janusz ma problemy, nie może tak, się z nami połączyć, nie wiem dlaczego. No to cóż, ale nie może. Słuchajcie. Ale mamy tutaj takie pytanie, które zadane jest na czacie kilka razy. A co z rzuceniem wagi dzięki jodze? Może to będzie ostatnie pytanie już dzisiaj i potem będziemy już powoli kończyć. Na pewno ćwiczenie jogi da wam w miarę dobrą figurę. Na pewno. Poza tym, wiecie, no wiadomo, że teraz jest taka tendencja, jest taka moda na jogę jako postrzeganie jakiegoś klubu sportowego. I ja spotykam takich ludzi, którzy mi mówią, że zaczęli robić jogę i bardzo to lubią, bo mnie spotkali na tą jogę. I mówią o jodze, zaczęliśmy robić jogę. I mówią mi, ale wiesz co, pół roku później nie mieliśmy ochoty jeść mięso, przestaliśmy jeść mięso, jemy zdrowiej. Bo to jest to, niby zaczynamy jakieś tam ćwiczenia w klubie sportowym, ale one będą miały tak wielki impact mimo wszystko na naszą samoświadomość, że pomału zaczniemy odrzucać to, co jest dla nas szkodliwe. Więc jak będziemy się robić ćwiczenia plus odżywiać się właściwie, no to tak będziemy tracić jogę i będziemy mieć lepszą kondycję fizyczną. I będziemy mieć więcej energii życiowej, a kiedy nakarmimy się tą życiową energią, no to nie będziemy też tak głodni jedzenia. Ja na przykład bardzo często, regularnie... I to są te różne ścieżki, które prowadzą do celów. To jest tak prostorowotne, że to ma zastosowanie we wszystkim. Mm-hmm. Ja na przykład jem najczęściej raz dziennie i nie mam jakiejś tam potrzeby jedzenia częściej, no bo już się do tego przyzwyczaiłam i to jest taka też moja metoda. Mamy pana Janusza, poczekajcie chwilę. Janusz, poczekaj kilka sekund, zaraz się przerzucę. Super, to jednak udało nam się połączyć. Bogdan w Atlancie zrobił cuda i nas... Bogdan, dziękujemy Bogdan ci właśnie, wielki, że nam pomagasz. Naprawdę. Może kiedyś zdecyduje się wystąpić z nami live. Ujawnić swoje oblicze. Tak. Moment, mamy Janusza. Witam cię, Januszu. Ty jesteś z Toronto. Jesteś z Toronto, tak? Tak. Dobrze mnie słychać? Tak, bardzo dobrze. Cześć, bardzo Janusz. Dobrze. Januszu. No, chciałem, ja wiem, że jest późno, to przede wszystkim chciałem przetestować, czy o, poczekajcie. Działa dobrze. Nie słyszymy poczekajcie chwilę. Janusz, poczekaj chwileczkę. Poczekaj, właśnie muszę zobaczyć, czy jest tutaj twój głos. Teraz coś powiedz. Super, słyszymy. Czekaj. Cześć, tak, Janusz. Słyszymy się, Janusz. Witaj, dobry wieczór. Cześć, właśnie. Cię, widzimy cię, słyszymy. Poczekajcie, chyba go nie mamy jeszcze. Moment. Nie, no to zawsze w piątek, pamiętacie? Wtedy, w tydzień temu w piątek z tym... Tak, mieliśmy bardzo duże kłopoty. Piątek jest trudny. Z Józefem z Anglii, ale jakoś sobie poradziliśmy. Teraz poczekajcie, odezwij się, Janusz. Tak. O, mamy cię, okej. Okay. Ale już mamy. Słuchajcie. Więc ja sobie zdaję sprawę, że jest późno. Już mamy cię. Właściwie nie zdążymy pokryć całego tematu. Natomiast chciałem zasygnalizować, co jest możliwe. Tak, robiąc długie opowiadanie, skracając je, miałem kiedyś ogromne problemy ze wzrokiem. Do tego nosiłem okulary łącznie z bifocals, multifocals i tak dalej. I w pewnym momencie nie byłem w stanie pracować. I z tego drugiej po południu zazwyczaj już oczy miałem tak zmęczone, że byłem done. Chodziłem do różnych lekarzy, nikt mi nie mógł pomóc. Dobierali mi jak tylko mogli okulary. I w końcu pomyślałem, no coś muszę znaleźć. Ostatni lekarz, optometrysta, który był bardzo zawzięty, powiedział mi, że właściwie to nie ma sposobu. Brałem krople przez lata, różne rzeczy. Miałem po prostu bez przerwy zapalenie oczu, spojówek, oczy miałem do niczego. Całe pudło okularów wydawałem około $1000
rocznie na okulary. No i padłem na trop takiego seminarium, które jedna pani w Toronto udzielała, jak sobie poprawić wzrok naturalnie. Nie miałem pojęcia o tym i nie wierzyłem, że to jest w ogóle możliwe, ale pomyślałem, nie mam nic do stracenia. Poszedłem na to seminarium. Byłem bardzo sceptyczny. I ona w czasie seminarium powiedziała, że można to zrobić, że oczy można kontrolować, że można wiele rzeczy zrobić. I kazała w pewnym momencie nam zdjąć okulary. Ja pamiętam, że jak ja zdjąłem okulary, to od razu mnie głowa bola, z miejsca. Jak zdjąłem okulary, to nic nie widziałem praktycznie. Zdjąłem okulary, zagasiła światło, kazała nam zrobić tak zwane palmy. To ma to bardzo dużo wspólnego z jogą. To jest właściwie joga dla oczu. Joga oczu. Tak, kazała nam zrobić tak zwane palmy exercise, czyli zakryć oczy dłońmi, rozluźnić się zupełnie. I wtedy po chwili, po takim rozluźnieniu się, pierwszy raz odczułem, że rzeczywiście byłem w stanie sobie rozluźnić mięśnie oczu. Nadal byłem bardzo sceptyczny, ale poprosiłem ją o spis literatury na ten temat. Ona mi dała całą listę i tam natrafiłem na książkę odkrywcy tej metody. To jest dr Bates, który funkcjonował w początku XX wieku. On odkrył, to był jedyny lekarz, prawdziwy lekarz okulista, który zamiast, jak normalnie widzicie okulistów, prawie wszyscy oni mają okulary. Zwróćcie uwagę. Oni wszyscy źle widzą. Wiarygodne, nie? Wszyscy okuliści praktycznie mają tylko do czynienia z ludźmi, którzy mają zły wzrok. Oni nie mają pojęcia, jak wygląda człowiek, który ma dobry wzrok. Tacy ludzie do nich nie trafiają. No natomiast dr Bates. Tak działa energia. Podobny, przetestował tysiące ludzi. Przetestował tysiące zwierząt. I napisał doskonałą książkę, którą można zresztą znaleźć na online. To jest eyeblindness.org. I tam książka za darmo można sobie przeczytać. To jest dosyć skomplikowana książka, ale on to jest pierwszy człowiek, który odkrył. Ja pokazuję tą stronę. Ja znalazłem doktora Batesa. To jest ten człowiek. Także. Super. Mówiłem, podążać za jego ćwiczeniami i ćwiczeniami z innych książek i ćwiczyć. No i zrobiłem pewne ćwiczenia oczu, które są nie są skomplikowane. Ja to opiszę je później. Może nie dzisiaj, bo to nie będzie czasu, ale generalnie. Proszę cię bardzo. Tych ćwiczeń jest około 400, ale nie musicie 400 robić. Możecie się skupić na 10-15. I poświęciłem, powiedziałem sobie, to jest najważniejsza rzecz w tej chwili. Pierwsze priority. Nic innego się nie liczy. 2 godziny dziennie ćwiczyłem oczy. I to było rzeczywiście trudne. Przez 2 miesiące nic się nie działo. Po 2 miesiącach nagle patrzę, ja mam takie tam, moich patentów, tam takie plaki zawieszone na ścianie i ja nigdy ich nie mogłem zobaczyć bez okularów. Zdjąłem okulary, patrzę, ja mogę, doskonale mogę je widzieć przez moment. No więc pomyślałem, coś w tym jest. Druga taka sytuacja była po tych 2 miesiącach, że spojrzałem, ja miałem mocną krótkowzroczność i mocny astygmatyzm w lewym oku. No więc spojrzałem na zewnątrz i po takim dobrym odprężeniu mięśni oczu przez ułamek sekundy byłem w stanie żona pojawiła z kotem. No zapraszamy żonę. Chcesz przywitać. No to pokaż Rupiego. To jest nasz kotek, ma 14 lat i to już 6 lat temu nie mógł wyjść na górę do sypialni. Musiałam to sama go wyleczyć. Energią. Piękny kotek. Miałam taki sam przypadek. Brawo. O zwierzętach też będę opowiadać. Proszę. Więc zobaczyłem też przez moment, wszystko doskonale klarownie, bez okularów, więc sobie zrozumiałem, że coś w tym jest, że faktycznie, że to nie jest problem z okiem, to jest problem z mózgiem, to jest problem z przepływem energii, to jest problem z tym, jak mózg komunikuje się z oczami. I obrazując to po prostu w sposób bardzo prosty, wyobraźcie sobie, że na przykład chcecie coś chwycić 2 palcami od nóg,
Nie jesteście w stanie, bo my nigdy tego nie robimy i mózg nie potrafi, mamy mięśnie do tego, ale mózg nie potrafi wysterować tych dwóch palców, żeby one chwyciły na przykład pióro. Natomiast gdybyście ćwiczyli bardzo mocno, są ludzie, którzy nie mają rąk na przykład, oni to potrafią zrobić. Tak samo jest z oczami. Problem ze wzrokiem polega nie na oku. Właśnie to jest problem z tą ortodoksyjną medycyną. Ortodoksyjna medycyna jest bardzo prymitywna. Ona zakłada, że oko to jest sztywna gałka. I musimy zmienić kształt drogówki. Ja chodziłem też do specjalistów, się zorientowałem się na temat laserowej terapii, później na temat tak zwanej ortokeratomii, gdzie oni zmniejszają trochę kształt drogówki, żeby skorygować to oko. Ale to wszystko to są tak jak kule. To jest wszystko kompensacja problemu. Problem polega na tym, że w pewnym momencie mózg przestaje posiadać umiejętność sterowania, właściwego sterowania mięśni oczu. I to nie jest prawdą, że oko ogniskuje używając soczewki. Soczewka to jest tylko część tego systemu. Oko ogniskuje głównie na zasadzie pracy zewnętrznych mięśni oka. Oko to jest miękka tkanka, którą można, na przykład można zobaczyć ludzi, którzy są bardzo krótkowzroczni, oni mają wypukłe oczy, bo oni mają ciągle napięcie mięśnie oblik, tak zwany ten okrągły mięsień oka i te oczy im ściskają gałkę oczną i ta gałka się wydłuża i oni mają wypukłe oczy, bo oko nie może się posunąć do tyłu, tam jest kość, to się wysuwa do przodu. Także cały mechanizm polega na tym, żeby tą możliwość sterowania oczu przywrócić i ten system, cały system mózgowo-neurologiczno-fizjologiczny przywrócić do działania. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że my stajemy się leniwi. Ja znam po sobie. Ja byłem taki, że zanim zacząłem ćwiczyć oczy, tak się potrafiłem skoncentrować na czymś, że mógłby czołg obok przejechać, żebym go nie zauważył. I musiałem się nauczyć, że oczy powinny bez przerwy pracować. I to jest problem nas wszystkich. Bo jak widzicie dziecko, w ogóle dziecko jak się rodzi, bardzo źle widzi. Dziecko się musi nauczyć widzieć ostro. I dlatego jakbyście dali dziecko, położyli niemowlaka w pokoju, gdzie nie ma ostrych konturów, to dziecko nigdy nie będzie widziało prawidłowo. Muszą, dlatego dziecko widzi ostre kontury, możecie widzieć, że niemowlak, małe dziecko, będzie podążało za konturami sufitu, za konturami ostrych przedmiotów, dlatego zabawki powinny być właśnie kolorowe, powinny mieć ostre kontury, ostre kontrasty. Na tym się dziecko uczy widzieć. I jako dzieci my się tego uczymy. I na przykład dziecko widzi szczegóły, których my nie widzimy. Dziecko może powiedzieć, o tam jest motylek na oknie, a my widzimy okno i w ogóle nie widzimy żadnego motylka. Bo my już wiemy, jak okno wygląda. Dziecko nie wie. Dziecko będzie podejrzało, dziecko się uczy tego, albo krzesło. Dziecko będzie podążało za wszystkimi konturami krzesła i będzie poznawało to krzesło. Jak my dojrzejemy, to potem krzesło to jest krzesło. Nie widzimy tego. A jak długo zajęło ci właśnie używanie tej metody Batesa, żeby odzyskać wzrok? Odzyskałeś wzrok w 100%, czy jakiś tam w jakiej ilości procentów? W tej chwili w 100% może nawet lepiej. Właściwie to bardzo duży progres, bardzo duży postęp uzyskałem w pierwszych 6 miesiącach. Przez 6 miesięcy walczyłem strasznie, bo Bates powiedział, jeżeli chcę rzeczywiście sobie poprawić wzrok, to odłóż okulary zupełnie. Ja to na przykład jak chodziłem do sauny, ja zdjąłem okulary, ja nie mogłem nikogo rozpoznać w ogóle. Więc ja zdjąłem te okulary, starałem się oglądać telewizję, ale ja ledwo mogłem widzieć telewizor. Więc potem kupiłem sobie takie okulary z tak zwanych pinholes, czyli małe takie otworki, które nie zmieniają refrakcji światła, natomiast zmniejszają otwarcie diafram, czyli otwarcie przesłony tak zwanej. I przez to możemy widzieć trochę ostrzej. Więc ja się męczyłem niesamowicie przez te 6 miesięcy, ale zauważyłem, że jeżeli musiałem zakładać okulary do jeżdżenia samochodem i za każdym razem, jak założyłem okulary, to potem miałem do tyłu kilka dni tych ćwiczeń. Wszystko, jak 20,
to jest 25 lat noszenia okularów i potem my chcemy ten system przestawić, to oczywiście, że ona nagle wróci do poprzedniego systemu. No jest po 6 miesiącach, trochę mi się to poprawiło. Mówimy o takich okularach, nie? To są takie okulary. Mhm. Właśnie, właśnie. Czekanie. Więc tak, te okulary nosiłem te okulary też do jazdy samochodem, niewiele widziałem, jeździłem w tych okularach samochodem. Poszedłem do mojego okulisty, tego, który się bardzo starał, żeby mi pomóc. No i mówię, że ja chcę, przyniosłem mu książkę, którą ja przeczytałem. Jest taka książka krótka dosyć, How to improve your vision without glasses or contact lenses. Napisana przez jednego ze znanych sław na temat okulistyki, ale on napisał tę książkę, jak przeszedł na emeryturę. Ja tę książkę pokazałem jego asystentce, ona akurat skończyła uniwersytet, on mówi, o, to jest profesor, ja uczyłem się z jego książek. Pokazałem to temu okuliście, mówię, ja czytałem tę książkę, ja chcę, żebyś ty mi dał tylko -1,25 receptę na dwa osoby. Najpierw w ogóle chciałem kupić takie bardzo słabe okulary sam na własną rękę, ale nikt mi nie sprzedał. Powiedzieli, my ci nie sprzedamy, bo jak ty wiesz, zrobisz wypadek, to my będziemy wtedy skarżeni. Musiałem pójść do okulisty. Okulista mówi, ja ci nie mogę przepisać takiej recepty, że najpierw sprawdzimy twoje oczy. No to posadzi mi na krześle, zrobił testy i mówi, jest to, pokaż mi twoje prawo jazdy. Tam muszę się dowiedzieć, czy ty jesteś rzeczywiście rządczym. Ja pokażę mój prawie, mówi, niemożliwe, to jest niesamowite. I mówi, czyli właściwie to jaką chcesz mieć tą receptę? Ja mówię, -1,25, a ja miałem -3,5 sferyczne i -3 sferyczne i cylindryczne. Ja mówię, poważną miałem. Czyli praktycznie mówię, jesteś przykład. Jaką chcę mieć ten? Ja mówię, ja chcę mieć -25 na dwa oczy, a miałem imbalans. Mówię, nie, no, jesteś pewien? No, ja jestem pewien, bo ja nie chcę skorygować jednego oka inaczej niż drugi. Jak chcę podciągnąć to słabsze, żeby było takie samo. Dobra, mówi, to napiszę ci receptę, napiszę, że dla celów leczniczych. No ja potem wziąłem te okulary. I po tym, to ja mogłem jeździć, bo normalnie się posługiwałem bez okularów, tylko do samochodu używałem te okulary. A później, jakieś 2 lata temu, doszedłem do momentu, że poszedłem na testy na prawo jazdy, tam przetestowali mi wzrok, zdjęli mi w ogóle z jakichkolwiek tam ograniczenie i nie musiałem nosić żadnych okularów. I od tego czasu okularów żadnych nie muszę nosić. Do czytania też nie. Właściwie to wam pokażę na przykład, to jest rachunek mój za usługi komunikacyjne. To ja to przeważnie drukuję 9 stron na jednej kartce. Także oszczędzam papier niesamowicie. Ja nie mam żadnego problemu, żeby to czytać. To jest okulary. No widzisz, czy jesteś przykładem właściwie kolejnego cudu, który dokonał się bez jakichś ostrych medycznych interwencji, właściwie alternatywnymi metodami, które są tak krytykowane przez no, te mainstream media i w ogóle no, wszystkich, w całą tą rockefellerowską medycynę, a jesteś idealnym przykładem, że niestety no, to jest nieprawda, że można się wyleczyć z czegoś, co mówią nam, że kompletnie koniec, nie ma, musimy nosić okulary do końca życia, musimy przyjmować tabletki jakieś tam do końca życia. To jest no niestety nieprawda, ale wymagało to od ciebie dużego poświęcenia. Musiałeś po prostu zagłębić się, poznać tą metodę, no i dużo cierpliwości też, nie? Pracy właśnie. Wiedzy. Wiecie co, kurczę, mieliśmy... Beta. Super. Ale wiesz co, Janusz, ja proponuję, żeby nie tracić pana Janusza, bo ja czuję, że to może być Janusz, ciekawe pan. Spotkanie w naszej audycji. Janusz, no koniecznie. No mam swój mail, Janusz, także będziemy... Dobrze, to możemy się tam umówić. Prosimy o kontakt, słuchajcie, bo to jest piękne, tak? Weźmy odpowiedzialność i weźmy władzę w nasze ręce. Jeśli niemożliwe jest możliwe, to mówmy my sobie o Dokładnie. Tym. Bo my będziemy wiedzieli, że to jest możliwe i możemy coś z tym zrobić i znaleźć na to sposoby i nie jesteśmy bezradni,
w sytuacji, kiedy chodzi o nasze zdrowie. A co my mamy bardziej cennego niż nasze zdrowie? Więc kto ma być odpowiedzialny za coś, co jest najcenniejsze w naszym życiu? My sami. Nie delegujmy odpowiedzialności za nasze zdrowie w ręce obcych tylko ludzi, bez sprawdzania tego, co się dzieje, bo gdy stanie nam się krzywda, to my zapłacimy najwyższą cenę. Więc tu musimy mądrze, dojrzale i odpowiedzialnie podejść do tego, a możemy zrobić to właśnie w ten sposób, łącząc się razem, dając świadectwo to, że tak, wyleczyliśmy się i jakimi sposobami. I tutaj was zapewniam, nie ma panaceum. To jest charówka, to jest praca, to jest często zmiana stylu życia, to jest wiele samoedukacji, rozpoznania, jak to funkcjonuje, ale cel to jest zdrowie i wysoka jakość życia. Efekty. Słuchajcie, zbliżamy się już do... Agnieszka, do jogi. Tak, powiedz. Nawiązując do jogi, joga mnie właściwie wyratowała z bardzo poważnych spraw też. Jak odczułem ja dziękuję, że ktoś potwierdza to, co ja mówię. Wtedy zaczęła się moja podróż w ogóle, tak zwana, żeby zrozumieć w ogóle, jak to. Przed tym ja wierzyłem w lekarstwa, w lekarzy i tak dalej. I w ogóle było ciekawe, że na początku, jak zacząłem ćwiczyć te oczy, przeczytałem doskonałą książkę jednego optometrysty, który pisał właśnie o naturalnej poprawie wzroku. I on pisał o ćwiczeniach, o wszystkim i tak dalej. A potem przeszedł do właśnie spraw duchowości, energii. Ja sobie myślałem, no teraz to ten facet, to już go zniosło zupełnie. A potem zrozumiałem, że wszystko z czasem, że wszystko, co on mówił, to jest prawda. Z tym, że na początku w ogóle nie mogłem tego powiedzieć. No co on tu bredzi? Nagle facet dobrze mówi i nagle zaczynam go znosić w jakieś tam tematy, które zupełnie są bzdurne. Także no i co? Od problemu jogi, do rozwoju? Na temat jogi. Bo potem zacząłem ćwiczyć jogę i karate. I właśnie joga mnie uratowała przed chronicznym zapaleniem oskrzeli co roku. Co roku ja byłem tak ciężko chory, że nie miałem ochoty do życia. I potem zacząłem też intensywnie ćwiczyć jogę. Trzy razy w tygodniu. Płuca. Też karate, bo akurat mój instruktor joga była też instruktorem karate. Nawiasem mówiąc, to przerobiłem to karate i potem sobie biodra zrujnowałem. Ale to jest inna historia. W każdym razie po 10 lat ćwiczyłem jogę i jak ćwiczyłem jogę, to starałem się zupełnie nienaruszalnie, jeżeli chodzi o grypy, nic mi nie ruszyło. Cała rodzina mogła chorować na grypę, nie ruszałem żadnego lekarstwa, nigdy nie zachorowałem na grypę. W tej chwili ja się nie boję żadnego wirusa. Ja w ogóle nie noszę maski w ogóle. Nie mam nawet maski. Czyli yoga też metoda na wirusa. Nie? Tak. Właściwe oddychanie. Tak. Słuchajcie, ja mam jeszcze dwie osoby. Ja chcę Januszowi serdecznie podziękować. Dziękuję, jesteś żywym przykładem tego, o czym mówię. I powiem ci tak. Zobacz, zdjąłem okulary, mój pierwszy krok. Zygi, a jutro robisz pozdrowienie słońca. To jest nie tylko sprawa. To jest tylko nie sprawa niedogodności okulary. Problem polega na tym, że większość ludzi, którzy noszą okulary, mają nieprawidłowy zwyczaj patrzenia, mają ciągły spazm mięśni, co nie doprowadza prawidłowego dopływu krwi do oczu i konsekwencją tego są poważne choroby. Wielu ludzi w moim wieku ma zaćmy, macular degeneration i kończą ślepotą. To, że w późniejszym wieku po prostu oczy trzeba szanować. To jest najważniejszy zmysł, jaki mamy i niezależnie od tego, czy to jest wygodne, czy nie, właściwie to w takim przypadku, kiedy to na przykład musicie używać tylko okulary tam okazyjnie, nie jest bardzo trudno. Mój przypadek jest bardzo trudny. Na przykład mój syn miał 15 lat, zaczął źle widzieć i oczywiście chciał pójść do okulisty w szkole. A ja wtedy zacząłem właśnie ćwiczyć oczy i ja mu powiedziałem, ani nie myśl na ten temat. Pokazałem mu, co ma robić. Zawiesiłem w jego sypialni taki chart, czyli ten diagram do testowania oczu, który jest jednym z ćwiczeń. Zacząłem ćwiczyć i mu przeszło wszystko. W tej chwili on ma doskonały wzrok. Nigdy nie mógł nosić, nie musiał okularów. Gdyby on poszedł wtedy do okulisty, to byłby klient na życie. Bo ja przez to przeszedłem, że zacząłem od słabszych okularów, a potem byłem mocniejsze, tak, potem już nie ma końca. Słuchajcie, mamy jeszcze dwie osoby, Krystyna i Anna, ale już,
Ale już nie będziemy. Dziękujemy za połączenie. No, nie wysłałem nawet zaproszenia, bo dobijemy do 3 godzin. To jest. No, będzie kolejnym maratonem. A założyliśmy, że nie przekroczymy 2 godzin, a już jesteśmy w tej chwili, nie wiem, gdzieś prawie 2,5 godziny. Więc chyba powoli będziemy się żegnać. Jakieś ostatnie spostrzeżenia, ostatnie słowa, Agnieszka, Zygi? Janusz, skontaktuj się ze mną, nagramy film, pokażesz swoje ćwiczenia, opowiesz o swoim świadectwie, zamieścimy to na YouTubie i przekażesz to świadectwo, że jest to możliwe, dobrze? Zróbmy to. Dobrze. Zróbmy Janusz, to razem, ludzie, kochani. Nie rozłączaj się, Janusz, nie rozłączaj, jeszcze po programie porozmawiamy. Nie rozłączaj się jeszcze, zostań dobrze. Z nami. Nie? Zygi, pozdrawiamy wszystkich. A ja chciałem podziękować Agnieszce, że w końcu wiem, co nie tylko... Zrobiłam najlepiej, jak mogłam. Dziękuję wam. To jest przywilej być w waszym towarzystwie. I tak krótko programie. Jeszcze, naprawdę. Jeżeli chodzi o jogę. Dziękuję. Jak ja zacząłem ćwiczyć jogę, to ja cierpiałem. Ja byłem bardzo, bardzo sprawny. Ćwiczyłem kulturystykę, ciężary i tak dalej. Na nartach ostro jeździłem. Może za ostro nawet, dlatego sobie zrezygnowałem biodra, bo i narty, i mountain bike. Więc... Jak zacząłem ćwiczyć joga, było to za wolne dla mnie i to była katorga na początku, ale pomyślałem, no trzeba to robić, bo widocznie to jest za mnie pomóc. I rzeczywiście mi to pomogło i potem to polubiłem i potem rzeczywiście widziałem tego rezultaty. I na przykład po jakimś czasie, jeszcze nie byłem zupełnie wyleczony, na przykład zaczęło mnie brać jakaś tam grypa w nocy. Zrobiłem w nocy, na przykład w nocy umierałem, zrobiłem trochę oddechów w nocy, i myślałem, że rano będę już nieżywy. Rano wstaję, jestem świeżutki i zdrowy. Samymi oddychami. To się nazywa zarządzanie życiową energią. Okay. Brawo, Janusz, super, super. Brawo, brawo, brawo. Więc żegnamy się z wami. Wszystkich naszych słuchaczy pozdrawiamy. I nie tylko dziękujemy. Ty. Dziękujemy, było nam miło. Nie tylko ty dowiedziałeś się, co to jest joga, ale wielu z naszych słuchaczy, mam nadzieję, że no, złapało ten temat i, no, i będzie kontynuowało zdobywanie wiedzy w tym kierunku, jeżeli będą oczywiście chcieli. Ja chcę przypomnieć, że ja będę miał jutro o 7 rano czasu amerykańskiego, czyli w Polsce to będzie o 1, live z Krystyną z Atlanty i z Hanią, a także mogę wam zdradzić po cichu, że dzisiaj połączyłem się z Jerzym Ziębą i możliwe, będziemy zaraz rozmawiać, możliwe, że nawet jutro jeszcze zrobimy jakiś live. No i będziemy mieli live w niedzielę z Eweliną i z moim przyjacielem Piotrem, bo oni byli w Brazylii u Jana od Boga i chcą się podzielić swoimi spostrzeżeniami, także mnie czeka maraton w ten weekend. Także dziękuję wam wszystkim. Dziękuję, Janusz, za połączenie. No i tak jak mówiłem, dziękujemy. Ja chcę łączyć ludzi i namaste. Chcę łączyć ludzi. I ten program jest tym, no, kolejny program praktycznie pokazał nam, że mamy wielu mądrych Polaków, wielu ludzi, którzy mogą się podzielić swoimi doświadczeniami i te doświadczenia są pozytywne, Zostańmy w tym pozytywnym, tej pozytywnej atmosferze. Wszyscy, którzy drążą ten negatywizm, szukają dziur w całym, to do niczego nie dochodzą. Nie? Pozytywna postawa i narzędzia, które mamy, pozwolą nam wzbogacić nasze życie, być szczęśliwym i radosnym. Dziękujemy jeszcze raz, włączymy muzyczkę. Ja wam dziękuję. I będziemy bardzo wszystkim dziękuję. Będziemy w kontakcie. I niech wam się darzy.